Kolejna intensywna, nahypowana gra atakuje nasze niedzielne popołudnie. Nie widzieliśmy się tylko od wczoraj, a ja już trochę się stęskniłem za wami, drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny dzień LEC, kolejne spotkanie. Razem ze mną w studiu coach Kasperski, czyli Kasper Kasperski-Kutkowski. Witam serdecznie. To twój debiut lecowy? Nie, byłeś tutaj w tym studiu. Nie. Byłem tydzień temu dokładnie na meczu Excel kontra Vitality, ale to też było bardzo emocjonujące spotkanie. Tak, ale teraz pierwszy raz będziesz miał okazję skomentować grę G2. No i słuchajcie, drodzy widzowie, mimo wszystko to jest coś, na co czekaliśmy. Po pierwsze G2, które wchodzi po fantastycznym performansie, po pokonaniu Vitality 3-0, przeciwko Misfits, które zachwycało nas momentami w sezonie regularnym, ale w playoffach jak na razie nie dowożą. No i właśnie to jest ten problem, który ja osobiście mam z Misfits, że mimo że sezon regularny, początek mieli naprawdę wyśmienity, to pod koniec, szczerze mówiąc, zaczęło im troszeczkę brakować paliwa, takie przynajmniej ja miałem wrażenie. Te mecze, które wygrywali m.in. z G2, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wygrywasz mecz z deficytu 17 wręcz tysięcy złota, no coś jest po prostu nie tak. To były, powiedziałbym, takie gry z przypadku, które Misfits było w stanie wyciągnąć i ta również gra na Rogue. Ta pierwsza BO5 naszych playoffów, szczerze mówiąc, również mnie przynajmniej nie przekonała. I myślę, że tutaj dużo wątpliwości można było mieć wobec obu tych formacji. G2 w trakcie sezonu miało wiele dobrych spotkań, ale było też kilka gier, które pozostawiały sporo do życzenia. Hej, gra na Misfits, w której ten kuriozalny comeback się wydarzył, jest chyba najlepszym przykładem na to, co czasami może się wydarzyć, a my na razie zerknijmy na predykcję. Kasper, nie zamykasz tabeli, ale nie jesteś też jakoś bardzo wysoko. W takim razie powiedz mi, co kierowało tobą, że postawiłeś na G2 3-1? Przede wszystkim wydaje mi się, że doświadczenie jednak, jeżeli porównamy sobie, oprócz oczywiście botlane'u G2, doświadczenie, jeżeli chodzi o samurajów, a jeżeli chodzi o króliczki, no to widzimy bardzo, ale to bardzo dużą różnicę. Dla mnie osobiście jest to mocno przekonujące i szczerze mówiąc mam takie wewnętrzne przeczucie, że Jankos razem z Capsem będą w stanie dowieść tę serię. No, to zestawienie Capsa i Jankosa to na pewno coś, co myślę będzie nas elektryzowało, to zawodnicy, którzy już tak długo grają ze sobą. Wiesz, ta chemia, która między nimi się unosi, szczególnie kiedy spotykają się na żywo w tym studiu lecowym w Berlinie, ja myślę, że to w tych playoffach po prostu musi eksplodować. No ja myślę, że skoro znają się tak długo, to zdecydowanie ta chemia będzie się unosić między nimi, ale zobacz, ja postawiłem 3-1, Virgil również postawił 3-1, jak to mówi bardzo znane powiedzenie, wielkie umysły myślą podobnie, więc... No słuchaj, tak. No myślę, że tutaj G2 wchodzi z pozycji wyraźnego faworyta i ta eksplozja chemii in-game'owej między nimi oczywiście, myślę, że to zawsze przynosi pozytywne rezultaty. No i przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy sobie również w tym przypadku na to, że Dylan Falco, czyli trener obecnie G2, był w stanie trenować zawodnika Misfits takiego jak Neon, zdecydowanie jest to dodatkowa dawka informacji, którą trener będzie posiadać. Broken Blade również spędził sezon z Neonem, będzie wiedzieć mniej więcej jak ten zawodnik się zachowuje. Ja osobiście oglądałem cały dokument, pamiętam wtedy o Szalkę. Szczerze mówiąc, Neon zdawał się być takim bardzo emocjonalnym zawodnikiem, podchodził bardzo emocjonalnie do spraw scrimów, do spraw wyboru postaci, więc spodziewam się od niego, że na pewno ta sprawa będzie również dla niego nieco personalna. No i to też bardzo dobry sezon dla niego. Mimo wszystko patrzyliśmy na Neona trochę jak na takiego zawodnika, który raczej w LEC kariery specjalnej nie zrobi, że ten potencjał jakiś jest, ale czy aż tak wysoki, no to nie do końca. Wydaje mi się, że ten split w Misfits naprawdę pokazał, na co go stać. No, jest to jak najbardziej prawda, ale może o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ponieważ dostaliśmy właśnie informację, że wywiad jest już gotowy, a wywiad będzie z wyżej wspomnianym przez nas Dylanem Falco. Today's game, long weekend for you, as it is for the loser bracket run, I expect. I want to ask about this actually, because you don't want to give too much information because you knew Misfits was waiting for you, but this is also a chance for you guys to prove yourself on stage and have more experience. How has it been for you, this lower bracket experience, and how do you deal with it? It was definitely disappointing losing our best of five to Fnatic. I personally think we're right up there with teams like Rogue and Fnatic in strength, but I think a combination of nerves and some draft things and just us not having our greatest day caused us to go to lower bracket. I think having two sets in the lower bracket this week to
just get more experience for younger players and just refine our drafting and our play style a bit will be really, really beneficial, especially if we win today. And then we can play against the stronger teams next week with more experience. Yeah, and I think we especially noticed this when it comes to your bot lane, who really stepped up, I feel, during the last best of five series. What's your take on that and their improvements? I thought Flacket and Targamas had a really, really insane series a couple days ago. I think they're just such talented players, and they brought so much like good energy and talent, just raw skill to the team. So seeing them show up in like the highest pressure moments, you never really know how they'll perform in these high pressure moments, but they played so good, so I expect that to continue. Yeah, and again, elimination for you guys today by the end of the line if you lose, so I guess it adds a lot of pressure, but a good pressure on the side of the players. Thinking about Misfits though, bloodbath all around during the regular season between you two. What can we expect from you guys today? We know that Rogue managed to shut VTO down, but yet again, bloody games last time you guys played against each other. Both times you played against Misfits, I think we were ahead like 10,000 gold both games very, very quickly. Yeah. We were very actually dominant, I think, in both games. And in both games, we just threw completely. And in one, we just won with the crazy Nexus defense, and the other, we actually threw the game. And they made the craziest comeback like I've ever seen. I think we're a lot more disciplined now. We have a lot more experience as a team. It's playoffs. It's a different in a best of five. I feel like if we get these sort of advantages we got against them in the regular season, we will just close the games. What can we make from Misfits, though? Because it looks like they got dismantled by Rogue the last time they played against them. I think Misfits are actually a strong team. I think they have a lot of talent. I think Neon and Viteo in particular have been playing really, really well. But I just think their overall level of team play and understanding is just like, I think they got a lot of wins in the regular season that were very, very, let's just say, clutch. And I think when it comes down to it, I think like Rogue, Fnatic, and us, I think we're just a bit stronger. Well, we'll see about that today, Dylan. Thank you very much for the interview. Good luck against Misfits. Thank you so much. Nice confidence ahead of this series. Shox, back to you. Kilka prostych faktów od trenera Dylana Falco. Pewność siebie, wyłożenie kawa na ławę tego, co ma w głowie, to cechuje prawdziwych zwycięzców. Stąd też nie dziwne, że wierzy w sukces swojej organizacji i swój własny. Zobaczymy, czy G2 będzie w stanie dzisiaj dopiąć swego. Tak jak mówiliśmy wcześniej, w roli faworyta występują, ale stawka jest naprawdę duża, bo kto przegrywa to spotkanie, po prostu odpada z tych rozgrywek. No i przede wszystkim, bardzo dobrze wspomniałeś, finał dolnej drabinki jest tutaj stawką dla nas. Fnatic już czeka i niezależnie od tego, czy miałby to być mecz Misfits Fnatic, czy może właśnie powtórka tego Fnatic G2, szykuje nam się bardzo emocjonujący następny mecz, ale zanim przejdziemy do tego następnego meczu, musimy również jeszcze wspomnieć o tym, który nas za chwilę czeka. I szczerze mówiąc, czysto o Misfits, bardzo, zawsze jak o tym myślę, przypomina mi się cytat WTO, w którym powiedział on, bodajże to było na początku sezonu, na początku tego splitu, powiedział: nie obchodzi mnie, jak zagramy regular split, nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli nie pokażemy się w playoffach. Playoffy przyszły, porażka 3-1 i gdyby mieli tutaj przegrać, to ponownie dochodzi do scenariuszu, w którym po prostu nie pokazują się zbyt dobrze. Presja jest, pytanie jest tak, czy będą w stanie dowieść. W zeszłym roku byli w stanie postraszyć Rogue, tam pamiętamy tę pięciomapówkę, która była to naprawdę wygrać. Ekscytująca. Powinni ją wygrać tam, gdyby nie Inspired, no to myślę, że Misfits nawet na Mistrzostwach Świata moglibyśmy zobaczyć, ale przyznam ci, Kasper, że mnie bardzo buduje i bardzo przyjemnym jest dla mnie obserwowanie tego, jak ten proces budowania drużyny w Misfits wygląda. To drużyna, która jest pozbawiona jednak tych wielkich ksywek, tych największych gwiazd, największego kalibru. To ekipa, która wyhodowała sobie graczy, którzy powoli dojeżdżają na najwyższy poziom w Europie. I nawet jeżeli teraz im czegoś brakuje, to na lato, na 2023, to może być roster, który po prostu wstrząśnie polską sceną. Jestem skażony Ultraligą. Wstrząśnie europejską sceną. Zdecydowanie. Ultraligą też by wstrząsnął, umówmy się. Wydaje mi się, że nawet na pewno. Jeżeli natomiast chodzi o ten skład Misfits i porównując go do składu G2, to mamy bardzo, ale to bardzo dużą różnicę. Targamas, Flacket, jasne, gwiazdy największego formatu, jeżeli chodzi o europejską scenę lig regionalnych, zanim dołączyli, ale nie zmienia to jednak faktu, że... Znaczy z tym Flacketem to, wiesz, trochę polemizował, tam nie było najlepiej w RL-ach o Flacketzie. Mało takich ciepłych słów się mówiło, jak chociażby w stosunku do X-Matiego, który w Team BDS występował. On, wiadomo, wyglądał całkiem nieźle i też G2 nie bez powodu się na niego zdecydował, ale to też nie był taki oczywisty kandydat. Wydaje mi się, że X-Mat był trochę tak overhyped, jeżeli można tak nazwać. Efekt synchro. No, wiesz, jak jest. Być może, ale szczerze mówiąc, patrząc na te dwa składy, to ponownie
no Caps i Jankos, tak? Te dwie ksywki właściwie mówią same za siebie, dwóch finalistów Mistrzostw Świata, wielokrotnie również, no Caps nawet dwa razy z rzędu był finalistą Mistrzostw Świata, a teraz będzie musiał się mierzyć na WTO, który ani razu jeszcze nie był na Mistrzostwach Świata. Gdybyśmy ponownie mieli ten pasek doświadczenia, który był na poprzednich transmisjach, pokazałem tutaj absolutnie ogromna różnica. Nawet jeżeli sobie spojrzymy na topa, wydaje mi się, że to jest właśnie miejsce, w którym Mistis mogłoby upatrywać swoje mocne strony. Hirit był, można powiedzieć, pod porą, ale miał również swoje wpadki. Miał takie mecze, w których zagrał naprawdę fantastycznie, po czym nagle miał mecz, w którym zagrał absolutnie fatalnie. I boję się troszeczkę z perspektywy Misfits, bo jednak musisz postawić na tą mocną kartę, na zawodniku, który niekoniecznie do końca jest tą stabilną kartą. I trochę mnie to straszy, szczerze mówiąc. No tak to czasem w życiu bywa, że niestety musimy zaryzykować i tak Misfits ryzykować będzie musiało. Jeżeli chcą wygrać, G2 to bardzo top-centryczna drużyna i bardzo dużo zasobów starają się wkładać w Rogue Blade'a właśnie. Stąd też ogromne wyzwanie przed Hitem, żeby w tej serii zaprezentować się nieźle. Jestem ciekaw, jakie priorytety draftowe w takim razie będziemy oglądali. Pamiętam, że w zeszłym roku było bardzo dużo Kamil playoffowo, dużo Gnara. Jestem ciekaw, czy po raz kolejny pójdą w tym kierunku, czy też może będą obawiali się tych różnych counterpików, które Broken Blade ma przygotowane. Myślę, że bardzo, ale to bardzo mocno będzie kontestowane. Jeżeli chodzi całościowo o draft, LeBlanc, Lee Sin, to duo powinno być bardzo mocno kontestowane. Mamy zarówno Capsa, jak i WTO, dwóch graczy LeBlanc, dwóch dobrych graczy LeBlanc. No i po jednej, jak i po drugiej stronie, wiadomo, Lee Sin dla Jankosa chyba nie trzeba nikomu przypominać, tak? Wedzi by się z tobą nie zgodził, on jest strasznym hejterem. Lee Sina w rękach Jankosa. Słyszałem co wczoraj mówił, nie wczoraj, nawet jeszcze wcześniej mówił, że niekoniecznie jest fanem. On ciągle jakby jest w tym kościele, wiesz, to dużo się nie zmienia. Frederick raczej nie zmienia prędko swoich opinii. Ja, może dzisiejszą serią Jankos będzie w stanie go przekonać, kto wie. Ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wybory na topa, wczoraj była ta Kamil, był również Jax. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo ciekawych zastosowań w obecnych patchach, ba, nawet powiem ci, co mi się dzisiaj śniło, dzisiaj się obudziłem no. I śniło mi się, że Targamas wyciągnął na Susa na supporcie. Nie żartuję, śniło mi się to. Okej, byłoby to możliwe. Jeżeli zobaczylibyśmy Zeri, no to może jakaś senna Nasus w odpowiedzi, tak jak to widzieliśmy chociażby w LVP wyciągane, może jako taki tech. No zobaczymy, Kasprze, czy twój sen proroczy, czy to tylko jakieś koszmary, o których warto byłoby zapomnieć. Ale ogólnie wydaje mi się, że Nasus jest bardzo mocny z tego względu, że wczoraj Zeri była również grana w Ameryce, 3 razy wyciągnięta przez C9, 3 porażki z rzędu, więc nie poszło to po myśli zawodników z niebieskiej chmurki, ale... Nie. Nie poszło. No, szczerze mówiąc, Nasus ogólnie jest dosyć mocny przeciwko fizycznym obrażeniom, więc skoro Targamas, a widziałem, że grał tym na solo kolejce, tak samo zresztą jak Trymbi, byłby w stanie to wyciągnąć, byłbym bardzo pozytywnie zaskoczony. Również Trymbi wczoraj się wypowiadał na streamie bardzo znanego amerykańskiego trenera LS-a, że ten Nasus bardzo mocny, ale po prostu w tej ostatniej mapie, kiedy pokazywał tego Nasusa, to potrzebowali wtedy engage'u, więc zdecydował się ostatecznie na Rakana. No i słuchaj, mówiłeś o tym, że tutaj Targamas może jakiegoś Nasusa wyciągać, a na naszych granach Mersa, który nie ma chyba aż tak szerokiego champion poolu. Jeżeli od kogoś spodziewałbym się takich podkręconych pików, to raczej nie od tego zawodnika, bo widzieliśmy od niego Leony na przestrzeni tego sezonu, widzieliśmy Nautilusy, były jakieś Lulu, były Yumi, ale brakowało mi u niego trochę takiego szaleństwa, które pokazywał chociażby Hillisang, które pokazywał Trymbi, które pokazywał właśnie Targamas i zastanawiam się, jak w tej serii będzie nam się układała rola supportów, bo umówmy się, w obecnym ujęciu League of Legends to jedna z najważniejszych ról. Zdecydowanie. Powiedziałbym nawet, że dżungla i support w tym momencie to są dwie osie, wokół których chcemy na pewno grać. Było już tak od jakiegoś czasu. Nie powiedziałbym, że jest to mały champion pool ze strony Mercy, bardziej bym powiedział, że jest on taki klasyczny wręcz. Taki, wiesz, typowy support. Hill jest tylko jeden, tak? To on jest w stanie sobie wyciągnąć Pajka, Rel, Renatę zaraz po wyjściu, mimo że Renata jest teraz dosyć klasycznym również wyborem. Spodziewałbym się takich podkrętek, jeżeli chodzi o G2, z tego względu, że to, co mogliśmy zauważyć na przestrzeni sezonu regularnego, to, że G2 bardzo dużo testowało. Mhm. Było dużo podkrętek, było dużo draftów, które były dosyć ciekawe i one na topie były również grywalny. Wczoraj widzieliśmy również Jack, przedwczoraj bodajże, mój błąd. Przedwczoraj również był Jack zgrany, więc bardzo dużo testowali. Yone, Jax, Korki, Akshan, te wszystkie wersje postaci z Hallbreakerem, kiedy mieliśmy ten moment na przestrzeni splitu, że wszystko z Hallbreakerem było grywane, to wyciągał je raz po raz z kapelusza Broken Blade. Więc ja jestem przekonany, że coś jeszcze dzisiaj mam przygotowanego. Może na pierwszej mapie wyciągnie. Może Nasus przyfleksowany do supporta. Chciałbym to zobaczyć. No, byłoby bardzo ciekawie, ale powiem ci nawet więcej. Jeżeli Broken Blade był w stanie mieć taką serię na Alfariego, który przez wielu jest uznawany jako najlepszego top lanera, bądź nawet najlepszego lanera, jeżeli chodzi o LAC na przestrzeni wszystkich linii, no to
na Hirita, w czystej teorii, jeżeli sobie spojrzymy na ten mecz, powinien mieć łatwiej. Ale wydaje mi się, że nie do końca może to tak zadziałać dzisiaj. No wiadomo, mógł być to performance dnia tak zwany, ale wydaje mi się, że Broken Blade, gdyby był w stanie dzisiaj udowodnić, że jest topowym, no on jest, wiadomo to jest, że jest topowym zawodnikiem, ale byłby w stanie, wiesz, tak podkreślić to, pokazać wszystkim niedowiarkom, że ej, przyszedłem tutaj z Europy, właściwie to już wcześniej do Schalke, ale jestem tu, jestem tutaj po to, żeby wygrywać. Właśnie dlatego dołączyłem do G2. Ja czegoś takiego od niego oczekuję teraz. No na pewno ta weryfikacja jakości cały czas będzie bardzo istotna, no bo dla obu tych zespołów, mówmy się, pożegnanie się z Elisi na tym etapie turnieju, to trochę będzie porażka, nie? Misfits myślę, że po tak dobrym regularze miało trochę zaostrzone apetyty. Ta seria na rok na pewno pozostawiła pewien niedosyt dla nich, a G2 Esports no, ciągle walczy o to, żebyśmy mówili o nich jak o tych powracających królach, tak? Którzy zbudowali super team, to nie wyszło. Potem przebudowa, pójście po nowych zawodników, po świeżą krew, po coś nowego w istnieniu tej organizacji. I tak jak nikt specjalnie na początku sezonu nie stawiał ich na samym szczycie, to tak z każdym kolejnym tygodniem, z każdą kolejną rozegraną już serią w tym momencie, mówimy coraz cieplej o Jankosie i jego współtowarzyszach. I bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo ja mam takie wrażenie, że niekoniecznie odzwyczailiśmy się w ogóle od mówienia o G2, jak nie o królach poniekąd. Przez tyle lat dominowali Europę, byli na samym szczycie razem z Fnatic i no teraz muszą pokazać, że nadal należą do tej topki. Muszą pokazać, że są wybrańcami, jeżeli można takich nazwać. Myślę, że tak Fryderyk by ich nazwał, wybrańcami. Czy są? No okaże się już za chwilę, bo powoli przechodzimy do draftu na pierwszej mapie i powiedz mi, Piotrku, czego ty oczekujesz od wyborów z pierwszej mapy? Czego ja oczekuję od wyborów na pierwszej mapie? Wiesz co, Kasper, jestem prostym człowiekiem i mnie meta bardzo szybko nudzi, więc dla mnie jak najwięcej unikalnych postaci, jak najwięcej zagadkowych, podkręconych draftów. To chcę zobaczyć, bo jestem prostym entuzjastą League of Legends, tak jak myślę wielu z was przed ekranami. Ale zobaczmy, jakie faktycznie bany nam się tutaj pojawią. Mamy Twisted Fate'a wyłączonego przez Misfits. No, idą troszeczkę za tym, co wczoraj, mam wrażenie, się wydarzyło. Humanoid 3, gry na TF-ie 3. Straszne porażki, tak, i no, trzeba przyznać, że było to bolesne, na pewno, kiedy po raz trzeci przegrał, ten Twisted Fate nie wyszedł, ten plan nie wypalił i myślisz, że to bardziej kwestia postaci, czy to bardziej kwestia tego, jak w samej grze poruszali się zawodnicy Fnatic? Wydaje mi się, że po prostu zawodnicy Rogue byli w stanie wybrać sobie lepsze, wczesne wybory, jeżeli chodzi o te drafty i po prostu pokazali, że jeżeli wybiorą sobie odpowiedni draft, są w stanie zagrać bardzo dobrze, ale zobacz, bardzo ciekawe wykluczenia, aż trzech junglerów między innymi, Volibear, Lee Sin i Hecarim wykluczeni, więc no Jankos nie będzie na Lee Sinie. O czym w takim razie myślimy w pierwszej kolejności? Myślę, że jakiś Trundle, Xin Zhao, to mogłyby być wybory, które warto byłoby rozważyć. No szczerze mówiąc, jeżeli mamy first pick Jinx, to wypadałoby również wybrać jakąś odpowiedź obecnych AD Carry, którzy są teraz otwarci, m.in. Jhin. Czy Jhin jest fantastyczną odpowiedzią, jeżeli chodzi o Jinx? No niezbyt, ale jest ta LeBlanc, o której wspominałem na pre-show. Wydaje mi się, że no, w tym przypadku to może być po prostu LeBlanc Xin. Ja już widzę tutaj Jankosa, który mówi, dajcie mi tego Xina, wejdę mu do dżungli i zobaczymy, czy wtedy mój następca może. No, chociaż nie wiem, czy określiłbym Szlatana mianem następcy, ale troszeczkę powoli na takiego wyrasta. No może, ale przydałoby się mocne sparowanie do tej LeBlanc, wtedy myślę, że mogliby głęboko wchodzić do dżungli przeciwnika, trochę ich tam porozpraszać, troszeczkę sprawić, że zawodnikom Misfits zatrząsłyby się nogi, bo wiem, że kiedy G2 atakuje, kiedy G2 naciera, wtedy wiele drużyn czuje ogromną presję i nie wie do końca, jak się zaadaptować. No, można wręcz powiedzieć, że G2 jak Virtus Pro za swoich lat świetności byli nazywani takim pługiem, który się przedzierał przez swoich przeciwników, tak samo G2, no, dodanie Flaketa i Farkamasa, Targamasa było troszeczkę takim dodatkowym, można powiedzieć, paliwem, nawet powiedziałbym, nawet całą wymianą auta w tym przypadku, co zdecydowanie poskutkowało, wydaje mi się, ostatecznie na plus. Ten sezon z Reklesem nie wyszedł, teraz mamy kompletnie nowy skład, ale przechodząc do samego draftu, bardzo wysoki wybór Vex i powiedziałeś, że jesteś prostym człowiekiem, lubisz podkrętki, już mamy pierwszy. Wiesz co, trochę Dire mi zobrzydził ten Vex, nie będę ukrywał, aczkolwiek przeciwko LeBlanc to wybór, który jak najbardziej ma sens. Nie pamiętam w tym momencie, czy widzieliśmy WTO na tej bohaterce, ale wydaje mi się, że to będzie pierwszy raz, kiedy uralczy nas właśnie występem na tej bohaterce. No i przede wszystkim, jak dobrze ona tutaj siedzi. No wydaje mi się, że może ona mieć troszeczkę ciężko, szczerze mówiąc, w tej grze. Jest Zaya, która będzie w stanie swoim Featherstorm po prostu uratować się od jej nacisków, ale
No, zadaję pytanie, czy będzie sparowana z Rakanem, z tego względu, że przechodzimy do drugiej fazy wykluczeń i już w tym momencie ze strony G2 wykluczony Thresh, co w mojej opinii przynajmniej jest bardzo dobrym banem. Chcesz wykluczyć tego Thresha, najprawdopodobniej Lulu też będzie zbanowana ze strony G2. I, no i tutaj pojawia się to główne pytanie, czy Misfits wykluczy Rakana? Właśnie, a czy wykluczając też Rakana, nie chcesz złapać przeciwnika w taką pułapkę, w której ty bierzesz chociażby Nautilusa, jakąś postać, która nieco bardziej naciska, która utrudnia grę Rakanowi na linii i potem może przez to stłamszenie okaże się, że ten Rakan nie rozwinie skrzydeł. Jestem bardzo ciekaw, jak G2 będzie dalej budowało ten draft, bo mamy mocny mid jungle, bardzo bezpiecznego strzelca, więc sporo takich elastycznych możliwości tutaj ma G2. Wydaje mi się, że nie są tak jeszcze zaangażowani w jeden konkretny styl prowadzenia rozgrywki. Nie są, i to jest bardzo fajne z ich strony, bo są w stanie się dostosować do tego, między innymi dlatego, że Misfits również ma kompozycję, która będzie raczej chciała wchodzić w swoich przeciwników. Mamy Vex, być może będzie dobrany również jakiś engager w postaci Nautiliusa na tym supporcie, przez co spodziewałbym się raczej, że no może dojść do sytuacji, w której to G2 będzie grało bardziej reaktywnie, będzie szukało inicjacji, nie będziemy widzieć Jankosa, który wchodzi ze swoim kataklizmem w rywali, bardziej czeka i dopiero używa swojej flagi jako disengage'u niż jako bardziej engage'u. I Renata Glask nam się pojawi, nie będzie Rakana, o którym wspominałeś, natomiast postać, która szturmem wdarła się do profesjonalnej gry, powędruje w ręce Targamasa za moment i ja zawsze jestem podekscytowany, kiedy widzę Renatę, kiedy wyobrażam sobie te ultimate'y, te wskrzeszenia, te wszystkie możliwości, które stwarza ta bohaterka w różnych ciekawych konfiguracjach ze swoimi strzelcami, to zawsze przyjemna rzecz do oglądania. Oj, no muszę się zgodzić w tym przypadku, ale zaś Leona dobrana do tej Jinx, nie Nautilius. Czy dziwi nas to jakkolwiek, patrząc na to, co ogrywał Mercer w tym sezonie? Absolutnie, ale powiem ci, ban Jaxa, czyżby szykowała nam się Kamil na topie? Jeżeli to będzie Kamil na topie, no Jaxa już nie ma, więc w czystej teorii nie będzie tej kontry, ale Gnar naświetlany, no proszę bardzo. I teraz to Broken Blade może pójść po Kamil, to byłoby zestawienie, które miałoby sens, Targamas naświetla na Susa, ale wątpię, żeby ta postać miała się tutaj pojawić, chociaż może jedno W rzucone na Jinx i nagle obrażenia w kompozycji Misfits gwałtownie by spadły. To nie jest do końca idealny target, jeżeli chodzi o Nasusa. Jako malutki specjalista, można powiedzieć, wypowiem się, raczej wolałbyś mieć mimo wszystko więcej tych fizycznych obrażeń, ale wybrano tutaj Kamil, jeżeli chodzi o Broken Blade'a i to mi się podoba. Jeżeli G2 chce wygrać, wiedzą doskonale, co muszą zrobić, stawiają już w tym momencie na Broken Blade'a i nie boją się tego powiedzieć, chcemy zagrać pod niego. Bibi, będziesz w tym przypadku naszym ratunkiem, albo nie tyle co ratunkiem, może nawet wybawcą w tym przypadku. No tak często wchodził w tę rolę Broken Blade i w tej serii warto byłoby dobrze zacząć Kamil, jeden z jego ikonicznych wyborów, więc zobaczymy, czy tutaj podoła, czy da radę się utrzymać. Mimo wszystko Hirit to zawodnik, który no, ma bardzo wysoki skill ceiling. Wydaje mi się, że potencjał w tym graczu jest naprawdę przeogromny. I czy dowie się w tej serii, to również jedno z najważniejszych pytań. A więc kompletne drafty na naszych ekranach. Patrzymy sobie na to, co ma G2. Trochę taki zadaniowy botlane, aktywny toplane, silny mid jungle. Widzę tutaj te standardowe znamiona kompozycji, które G2 pokazywało na przestrzeni całego sezonu. Tak, ale martwi mnie troszeczkę pozycja G2, jeżeli chodzi o draft Misfits, bo rozmawialiśmy o tym, okej, jest taka mid dla Broken Blade'a, super, ale jest również bardzo dobry draft ze strony Misfits, jeżeli chodzi o wejście w pierwszego czempiona, którego spotkałem na swojej drodze i absolutny, po prostu demolizację go, można wręcz powiedzieć, po prostu fakt, żeby zniknął z powierzchni ziemi. Jest ta Vex, jest do tego dobrana Jinx, jeszcze do tego jest Viego, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będą w stanie znaleźć dla siebie zabicie tego pierwszego targetu, to mogą być najłatwiejsze teamfighty dla ziemi, dla zawodników z formacji francuskiej. No i Misfits, oni tutaj mają mnóstwo możliwości. Ze swoimi przeciwnikami mogliby zrobić absolutnie wszystko, jeżeli weszliby w bezpośredni kontakt. I zobaczymy, czy na mapie będą tak dobrzy jak na etapie draftu. Przenosimy się na Summoner's Rift. No i jeżeli chodzi o poziom pierwszy, widzimy, że bardzo standardowo, ale zobacz, mamy już wybrane ze strony Leony i Vex minion Dematerializery. To bardzo ciekawy wybór, między innymi dlatego, że wspominałem o tym na ostatniej transmisji, raczej chcesz wybierać to, kiedy grasz właśnie na te ręcz matchupy i na pewno dla Vex będzie to w stanie pomóc, między innymi, aby na danych właśnie falach minionów stworzyć sobie to prio z większą łatwością, niż byłaby w stanie to zrobić normalnie. Ale jak na razie patrzymy, co na pierwszym poziomie. Oba zespoły stosunkowo pasywnie podchodzą do
rozegrania tegoż, nie będziemy mieli żadnych agresywnych podejść, co też chyba nas specjalnie nie dziwi, no bo nie mamy tutaj Brauma, nie mamy tutaj Nautilusa, nie mamy tutaj żadnego Blitzcranka, raczej postacie, które spokojnie będą czekały na swoje odpowiednie power spike'i. Może jakaś wizja? Wytropienie wrogiego junglera to coś, co zazwyczaj w takich sytuacjach widujemy. No i przede wszystkim spójrz na wybór run, jeżeli chodzi o zawodników G2. Mamy First Strike dla Jankosa, ale również mamy Aery dla Flakheada. I wydaje mi się, że jest to bardziej wybór, który działa na zasadzie okej, Jinx i Leona mają dobre trade'y z nami, ale jeżeli weźmiemy Zaya, Renata, będziemy w stanie dzięki temu powalczyć również w ten sposób, że Zaya sama z siebie jest troszeczkę, można powiedzieć, lane bully w niektórych oczywiście zestawieniach. I z samą pomocą tego Aery, to jest troszeczkę ten case, tak jak miałeś Luciana, jeżeli chodziło o nam, gdzie często właśnie ludzie również dobierali do tego Aery, mimo że również sam z siebie był lane bully, wydaje mi się, że to jest również podobne zestawienie, jeżeli o to chodzi. Ale ten First Strike dla mnie to też bardzo ciekawe rozpoznanie i ciekawy tech, bo widzieliśmy wczoraj Malaranga, który również po First Strike'a poszedł, tylko wtedy w przypadku Lee Sina. I trochę więcej tej mocy na one-shotowanie konkretnego przeciwnika to nam daje. Musimy pamiętać o tym, to nie tylko złoto, a może właśnie przede wszystkim nawet 10% zwiększonych obrażeń na chwilę po wejściu w bezpośredni kombat i nagle taka Jinx wyłapana przez Jarvana, który ma naprawdę spore bazowe obrażenia, w połączeniu z Jinx, w połączeniu z Zają, w połączeniu z Camille, może błyskawicznie wyparować. No i przede wszystkim w połączeniu z LeBlanc, wyobraź sobie scenariusz, w którym Jarvan po prostu jest w stanie trafić swoją flagę, jest to podrzucenie i do tego dochodzi LeBlanc i po prostu przeciwnik wyparowuje. Mamy bardzo fajne drafty z obydwu stron, między innymi dlatego, że jeżeli dojdzie do teamfightów, to będą one bardzo fajne, bardzo wybuchowe, bardzo szybkie. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam początek, to na midzie widzimy, że na ten moment WTO był w stanie stworzyć sobie to prio, nawet mimo jeszcze niewykorzystania tego miodemat lasera, właśnie teraz dopiero pierwszy raz użyty. Ale ten priorytet powinien być trzymany, więcej speli, które możesz częściej wrzucać w falę stworów, nieco więcej tych efektów AOE, stąd też Caps, myślę, że raczej często zepchnięty pod swoją własną wieżę, co jednak nie oznacza, że nie będzie on miał żadnej okazji, żeby poszukać solo killa, takiej ułożeni linii, kiedy Jarvan będzie chciał zgankować, a paradoksalnie jest całkiem korzystne dla takich agresywnych magów, jak chociażby LeBlanc. Jak najbardziej. Między innymi LeBlanc będzie w stanie zaatakować Vex właśnie wtedy, kiedy Wave będzie się bounsować, a taka sytuacja właśnie się dzieje teraz. Jankos już przy środkowej alei. No i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Mocne słowa mogą się posypać, jeżeli tutaj wcześniej udałoby się wykluczyć WTO w komunikacji Misfits, bo to na tym zawodniku często się opierali. I mamy to pierwsze wejście, flash zużyty, ale również Jankos dołącza. Pięknie przerwany jego dash, ale to jest za mało. First Blood ląduje na koncie Capsa. I czy to mogło wyjść jakkolwiek lepiej niż pierwsze zabójstwo dla Capsa? No, mówiliśmy o tym, że Broken Blade, jasne, będzie bardzo ważny, jeżeli chodzi o zawodników właśnie samurajów, ale również mamy w tym przypadku Capsa, który zgarnia pierwsze zabójstwo, ale widzimy, że Broken Blade, o którym wyżej wspominałem, no, wchodzi tutaj w wymianę z Hitem, która... I to naprawdę dobry trade, bo kiedy kamera przenosiła się na topa, wtedy Broken Blade nie wyglądał aż tak dobrze, ale trzeba pamiętać o tym, że Camille, kiedy się przyklei, kiedy cały czas Precision Protocol jest używany, w szczególności ten drugi efekt z obrażeniami nieuchronnymi, wtedy nagle te obrażenia mogą delikatnie wymknąć się spod kontroli. Więc G2 po 5 minutach gry z naprawdę udanym debiutem udało się wykluczyć WTO, udało się sprawić, że na żadnej z alejek Szlatan nie znalazł przewagi, że Misfits nie było w stanie na tych pierwszych rautach jakkolwiek odpowiedzieć na zagranie G2 eSports. I teraz z tą delikatną przewagą mogą powoli powtarzać te manewry i powoli grać do topa, grać może do bota, uwolnić supporta. Tutaj mają bardzo dużo możliwości. No i przede wszystkim, jak kiepski będzie ten start ze strony Misfits, bo zobacz, WTO już musiał palić swoją teleportację i już po spalaniu swojej teleportacji, czy i to Caps może być po prostu solowe zabójstwo? Jeszcze jeden autos, jeszcze jedno Q! Nie wystarczy, podpalony WTO przez efekt Corrupting Potiona, ale finalnie uda mu się zachować życie i to są te trade'y, które LeBlanc oferuje, kiedy wejdzie już na pułap butów z penetracją odporności na magię. To często ta dawka obrażeń, której nie do końca się spodziewasz, bo w przypadku LeBlanc to nie jest tak, że potrzebujesz bardzo dużo AP, żeby zadawać obrażenia. Jeżeli wcześniej kupisz sobie właśnie te buty, właśnie te obuwie maga, wtedy nagle twoje trade'y stają się znacznie potężniejsze i tego doświadczył WTO. No i troszeczkę jest to przerażające, jeżeli już na samych sorcach Caps jest w stanie robić aż takie obrażenia. W dodatku nie tylko to, był w stanie również spotować Szlatana, widzieliśmy, ale że pingi również wysyłane. Ale Hirit się zagubił, Broken Blade, za darmo pali mu flasha. No pali mu flasha, ale widzimy, że Hirit odpłaca się również paroma autoatakami, żadnego z junglerów nie ma w tej chwili w topside, więc jest to czyste jeden na jednego. Caps, czyżby
czyżby był w opałach? Nie, to po prostu będzie Zlatan, który postara się pomóc WTO przepchnąć tą środkową alejkę, dlatego że WTO na ten moment no, raczej samemu nie byłby w stanie z tego zrobić przez to, co stało się zaraz po jego teleportacji na środek. Mówię oczywiście o tych kiepskich trade'ach, które przyjął. Ale mimo tego, że Misfits oddało pierwszą krew, no to w złocie nadal stoją w miarę równo. No i to efekt tego, że i na bocie, i na topie nieco więcej stworów Hirit i Neon z Mercą posiadają w odniesieniu do swoich przeciwników, ale G2 oni na to aż takiej uwagi nie zwracają. Ta Camille, ona ma działać dopiero na side lane'ie. Zaya wybrana po to, żeby być tym stabilnym strzelcem, żeby zaoferować ci kontrolę przestrzeni i trochę bezpieczeństwa i takiej polisy ubezpieczeniowej podczas walk drużynowych. Stąd też ta faza linii akurat dla tych postaci nie musi pójść bardzo wybitnie. Jednak jeżeli LeBlanc się rozpędzi, jeżeli Jarvan podłapie kilka killi, wtedy nagle cała ta kompozycja może wskoczyć na właściwe tory. No przede wszystkim mamy już takie małe power spike, jeżeli chodzi o kompozycję gdzieś tu. Między innymi jest ten Shin dostępny, są te Swords, o których mówiliśmy, ale również Serrated Dirk, jeżeli chodzi o Flakheada. I wokół tych małych, bądź też również większych power spike'ów G2 będzie starało się grać, bo jeżeli sobie spojrzymy na ten moment na kompozycję Misfits, na przedmioty, które oni posiadają, no tylko i wyłącznie można powiedzieć, że te plate steel capsy są dostępne, jeżeli chodzi o jakikolwiek power spike, chociaż takowym power spike'iem nie wiem, czym do końca to nazwał również. No na pewno poprawi to nieco przeżywalność na linii, no i też sprawi, że nieco łatwiej będzie trade'ować się Hiritowi, bo mimo wszystko Gnar na tej prędkości poruszania się sporo zyskuje, dzięki temu, że może łatwiej kajtować. Tutaj też to możliwość nieco zanegowania obrażeń, które Camille zaoferuje, ale teraz Targamas popełnia błąd. No i musi palić błysk, przez to jest to bardzo, ale to bardzo kiepska sytuacja, jeżeli chodzi o G2. Dobre rzucone w tym momencie. Fantastyczne chompersy przede wszystkim. Od Noana zagrane. Flakhead musiał zrzucić Featherstorma, bo gdyby to się nie wydarzyło, byłby absolutnie odcięty od swojej wieży. Stąd też ten trade jak najlepszy dla zawodników Misfits. Nie dość, że Featherstorm spalony, to jeszcze flash od Targamasa. A Renata to dosyć łakomy kąsek, kiedy tego czaru pozbawiona jest. I widzimy, jakie to daje możliwości, jeżeli chodzi o Mercę. Hexflash już teraz na mita i rotacja wokół Heralda. Bardzo dobre zagranie, jeżeli chodzi o Misfits, ale zobacz, Jankos na topie. Jankos tu podjeżdża, flash od Broken Blade'a. Nie wiem, czy był aż tak konieczny, ale wygląda na to, że te eliminacje uda się znaleźć. Hookshot trafiony. Jankos tylko będzie obserwował, co tutaj dalej się dzieje, użyteku, żeby złapać asystę, i Broken Blade z prawie solową eliminacją, z drobną asystą Jankosa. No i bardzo, ale to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o top lane'a G2. Właśnie takiej gry oczekują fani G2, właśnie takiej gry, jeżeli właśnie wy teraz, drodzy widzowie, jesteście fanami G2, no na pewno uśmiech zagościł na waszej twarzy. Broken Blade pokazuje, że no, można na niego liczyć, ale zobacz, Jankos już teraz w okolicy Heralda po prostu od razu użyty kataklizm! Tak, i to na dwie osoby nadciąga Targamas, jeżeli zamknie przeciwników swoim ultimatem, jeżeli ich złapie, to może być spora różnica. Jest też Broken Blade na miejscu i zobacz na to, Kasper, jak posypało szybko się Misfits. Jeszcze teraz złapany WTO, pogoni za nim Jankos. Nie ma aż tak dużo many, na miejscu jest Kirit, to może być delikatnie ryzykowne. Targamas jednak będzie jeszcze próbował wspomagać swoich sojuszników. Caps czeka na swoje Distortion, WTO wjeżdża, ale zamienieni w tryb Berserkera. Obaj zawodnicy Misfits i upadają jeden po drugim. Jeszcze Hirit próbuje coś dla siebie uszkodzić, ale nie ma żadnych szans. 5 do 0 i cóż za manifest siły od G2 Esports. Ja cię kręcę, Piotrek, ale młyn się zrobił w przeciągu zaledwie 2 minut. Taki spokojny początek, ale teraz widzimy, że G2 już od razu pokazuje, że nie, my nie zamierzamy czekać. I zobacz, już teraz Mific dostępny dla Jankosa. 9 minuta, 30 sekunda. Turbo Chemtank będzie dla niego dostępny, ale chciałem wrócić do tego, co się stało na bocie, ale szczerze, czy jest to absolutnie teraz konieczne? Zobaczmy na powtórkę tego zagrania. Zlatan w tym momencie zabiera się za Heralda, również z Mercą, wtedy, kiedy nie ma ich top lanera. Zobacz, w tym momencie Gnar wychodzi z bazy i jak oni chcą to robić, to jest po prostu jawny kryminał, wręcz bym powiedział. No, niestety Misfits z takimi błędami nie zasługują raczej na ten moment, żeby wygrywać takie early game'y. No i absolutnie, absolutnie niepotrzebna ta decyzja od zawodników Misfits. No można tutaj tego Heralda było oddać, a tutaj nie dość, że to wzmocnienie oddane, no to jeszcze strata tak wielu zawodników i to, że WTO wjeżdża, licząc na to, że one-shotuje, mając świadomość, że Targamas dysponuje swoim ultimatem, jest dla mnie trochę dziwną decyzją i wydawało mi się, że tutaj nieco więcej dojrzałości powinno przebrzmiewać w decyzjach zawodników Króliczków. A teraz kolejny dobry trade dla Capsa i niestety ten counterpick już w tym momencie, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, wykonanie WTO absolutnie nie wypalił. No nie wypalił, ale zobacz, jeżeli natomiast chodzi o Hirita, mimo tego, co się zadziało na topie, widzimy, że za chwilę Mega Gnar dostępny i przede wszystkim 30 milionów przewagi na jego konto. Troszeczkę ten fakt uciekł nam pod nosem, ale jednak jest to dostępne, a 30 milionów to wcale aż tak mało nie jest.
O nie, to całkiem spora przewaga. Mimo wszystko wolałbym być Camille w tym matchupie, bo w perspektywie czasu coraz lepiej to dla Broken Blade'a będzie wyglądało i te dwie eliminacje tak istotne dla niego w tym momencie, bo to nie tylko gold, ale też experience i kolejne poziomy nieco wcześniej będą wbijane, a z każdym kolejnym poziomem nieco więcej obrażeń Camille ci zaoferuje. Natomiast G2, oni po zdobyciu Heralda teraz interesują się smokiem. Misfits wie, że kontestować tego absolutnie nie mogą, Caps jeszcze uda się na łowy. I gdyby Mersa nieco później ruszył na linię, no to w tym krzaku zostałby przez Duńczyka znaleziony. No, na całe szczęście dla Mersy nie będzie on w żadnym niebezpieczeństwie, ale pierwszy smok w okolicach 10 minuty, tak jak mogliśmy wczoraj również obserwować w meczu Rogue kontra Fnatic, wzięty przez G2, ale widzimy, że Broken Blade ma zamiar wejść tutaj w dosyć agresywnego trade'a. Hextech Ultimatum użyte i Hilith, czy zdąży wbić Mega Gnara? On nie ma formy bestii, jeszcze w tym momencie, za chwilę ona będzie dostępna, ale Broken Blade się nie patyczkuje, podobnie jak Caps! I cóż za Lane Kingdom od obu tych zawodników? No powiem ci tak, jest powód, dla którego drugie Kukamil jest nazywane Cho'Gath Ulti, bo w tym momencie Hilith nam absolutnie zniknął z powierzchni Summoner's Rift i to jest nie tylko wygrana na topie, to jest również wygrana na bocie. Widzimy, że fala jest puszowana. Wygrana na midzie, smok wzięty, G2 rządzi na całej mapie. Hej, czy takie rzeczy można pokazywać o tej porze w telewizji? G2 eSports po prostu masakruje Misfits. Herald odpalony. Jeszcze teraz Szlatan rozpaczliwie próbuje złapać Capsa. Ten ma cały czas błysk. Czy będzie chciał go użyć? Jednak nie. I Shardon oddany za darmo. Jednak w tym samym czasie Neon będzie go Gale Force uratuje jego życie, heal spalony, zachowa więc jeszcze swoje życie, ale mimo wszystko on czuje przez skórę, że tutaj lepiej dla niego nie będzie. A zobacz, Broken Blade może być również w tarapatach. Dostępne Spectral Maw dla Szlatana i będzie w stanie zatrzymać Broken Blade'a, chociaż na moment coraz mniej ma punktów zdrowia Broken Blade i upadnie w tym przypadku. Shutdown na konto Hilith, ale również Jankos w tym przypadku będzie w opach. I G2, czyżby zaczynały się malutkie problemy, bo były już ponad 3000 przewagi, teraz już zostały tylko dwa. No, rakieta odpalona, leci w Jankosa, ten przeżyje! Jeszcze Smite delikatnie go podleczy, więc polski jungler będzie bezpieczny. I tak, trzeba przyznać, że tak jak do tej pory G2 prowadziło niemal bezbłędną rozgrywkę, tak ta ostatnia akcja pozostawiła nieco do życzenia. No, może troszeczkę poczuli się zbyt pewnie, ale mam tutaj powtórkę z tego zagrania na midzie. Zobacz, jak Caps tańczy to jest przeciwnikiem. Ale ten nietrafiony łańcuch, gdyby trafił pierwszy, to nawet mogło być solo bolo. A, bo to było To było solo bolo. I już zapomniałem o tym, co tu się dzieje! I teraz pomyśl sobie, co by było. Co by było, gdyby on to trafił? No wcześniej. Właśnie, myślę, że o wiele szybciej WTO był tutaj w stanie upaść, ale szczerze mówiąc, wracając do tego, co się dzieje teraz na Summoner's Rift, mam takie nieodparte wrażenie, że mimo tego błędu, który właśnie przed chwilą się stał ze strony G2, nadal czują się oni bardzo pewni. Widzimy uśmiechy ze strony Jankosa. Generalnie całe G2 w fantastycznym humorze na pewno, jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz na polach przywoływaczach. Hilith z Mega Gnarem. Ale to chyba mu specjalnie nie pomoże. Zobacz, że jest na miejscu Targamas. Broken Blade jeszcze z flashem próbował przerwać mu animację. Zobaczymy, czy uda się schwycić tego Gnara. Nie tym razem. I dla Misfits to akurat miła wiadomość. Taki przyjemny SMS, który przychodzi, wywołuje uśmiech na twojej twarzy. Kiedy jednak okazuje się, że przeciwnik, mimo poświęcenia tutaj sporo zasobów, nic nie osiąga. No tak, ale z drugiej strony zobacz, co się idzie na dolnej alejce. Tam flaket pozostawiony samemu sobie. Ta wieża po prostu za chwilę upadnie. A z tego, co widzę, Misfits zdecyduje się przeratować całą piątkę zawodników pod drugiego Heralda. No i tego Heralda zgarnąć się by na pewno przydało. Z perspektywy G2 patrząc, żeby tę grę rozpędzić, z perspektywy Misfits po to, by nie pozwolić na to, żeby to spotkanie wymknęło się spod kontroli absolutnie, jeżeli o jakiejkolwiek kontroli w przypadku Misfits tutaj możemy mówić. Deficyt w złocie niemal od startu tego meczu. G2 wyszło na tę mapę z konkretnym planem i z minuty na minutę potrafią go realizować i za to na pewno należy ich pochwalić, bo była to ekipa na przestrzeni tego sezonu, która kilkukrotnie była chybotliwa, która mechanicznie potrafiła dowieść, ale czasem gdzieś się gubili na tych wszystkich rotacjach, gdzieś te pomysły może nie zawsze były mierzone na zamiary, ale tutaj na razie, jak mówi klasyk, wszystko siedzi. Wszystko siedzi, ale Szlatan z drugiej strony, zobacz, on również chce sprawić, żeby no przestało aż tak bardzo siedzieć, jeżeli chodzi o G2. Pojawia się Misfits, powolna rotacja ze strony Hilitha, ten Mega Gnar już teraz bity, ale Misfits ponownie spóźnione. I szczerze mówiąc, Piotrek, ja muszę to powiedzieć, tak nie może być. Misfits tak nie może dalej grać w komputer. Widzieliśmy przed chwilą rotację, to makro zagranie, które nie wyszło, jeżeli chodzi o dolną alejkę. Flaket był w stanie wziąć solo turret wtedy, kiedy po prostu Neon był na midzie, Hilith był pomiędzy towerami, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Mam wrażenie, że Misfits troszeczkę zagubione, jeżeli chodzi o ten early game. Oj, z całą pewnością i myślę, że ta środkowa alejka, która miała być dla nich pewną taką bezpieczną opoką, taką
taką, wiesz, bezpieczną przystanią, że bierzemy Vex, postać, która może nie jest jakaś bardzo wybuchowa, ale jest stabilna w tym matchupie, powinna radzić sobie całkiem nieźle, powinna być takim neutralizatorem. No, została stłamszona od pierwszej dosłownie minuty, od pierwszego ganku, który przeprowadził Jankos. I wydaje mi się, że w tym momencie no, już delikatnie te humory w szeregach Misfits poleciały na to. No i żeby wróciły one z powrotem do góry, z pewnością muszą poszukać czegoś zawodnicy formacji francuskiej. Za 20 sekund smok, może to będzie taki, można powiedzieć kolokwialnie, wake-up call, jeżeli chodzi o tą właśnie drużynę. Ale ponownie, Piotrze, mam wrażenie, że to jest po prostu lustrzane odbicie, jeżeli chodzi o to, co się działo Misfits w końcówce sezonu regularnego. Ponownie gramy bardzo słabe early game'y, ale żeby obronić tej Misfits, byli w stanie wracać często z tych słabych early game'ów, nie wspominając o tych kolosalnych przewagach, które mieli przeciwnicy, byli w stanie wracać z gier. Być może tutaj zobaczymy powtórkę tego. Być może. Na G2 byli w stanie skombakować z o wiele gorszej sytuacji. Słuchaj, kiedy ostatni raz się na G2 mierzyli, no to w tej minucie to ich Nexus był praktycznie zniszczony. A i tak to spotkanie byli w stanie wygrać, ale wtedy VTO na Kalinie na Vex i ogólnie mam wrażenie, że te postacie, które Misfits wybrało dla siebie, dobrze działają drużynowo, dobrze działają w teamfightach, ale nie ma tutaj jednego wyraźnie nakreślonego bohatera, który w razie czego mógłby wziąć grę na swoje ramiona. Nie ma zawodnika, który, wiesz, wziąłby kilka killi na początku i byłby tą podstawą, na której można budować jakiś materiał na comeback. Tutaj jedna eliminacja dla Hirita, jedna dla Szlatana, a cała reszta zespołu, no golutkie zero z przodu. I tak to nie może wyglądać, jeżeli marzył o tym, żeby do tego meczu powrócić. No i przede wszystkim, szczerze mówiąc, wydaje mi się, Piotrek, że tutaj nawet nie chodzi o postacie, ale może o tym za chwilę widzimy, że Cup z Distortion rzuty do przodu. Mercer znajduje się w pobliżu, ale no nie trafiony ten Zenith Blade w jego przypadku i Mercer będzie po prostu martwy. Czyżby to tak miało się właśnie zakończyć? Tak! Broken Blade! Hirit jeszcze w tym momencie z tą bestią będzie chciał coś działać, ale no raczej tutaj wielkiej przyszłości mu nie wróżymy. Leci hostage takeover, klik autoataków, Neon pośle w Szlatana. Caps jeszcze teraz próbował coś zrobić, ale czy to jest teamfight dla Misfits? Nagle podłączył VTO i jeden, drugi reset, za chwilę kolejny. G2 Esports znowu się wylali, trafiona RK po raz kolejny. To double kill dla VTO, double kill również dla Neona i Kasprze. Czy historia nam się ma powtórzyć? Ale jak to się dzieje, że za każdym razem Misfits tak jakby dosłownie droczyli się z przeciwnikami. Grają naprawdę, wydaje się, jak i dwie inne drużyny, jeżeli chodzi o pierwsze 15 minut, ale zobaczmy na powtórkę. Czy może to po prostu G2 zrobiło krok do przodu? Distortion użyto do przodu przez Capsa i praktycznie Mercer znika nam z powierzchni Summer Sims w mnieniu oka. I teraz G2 decyduje się, okej, pójdziemy o krok dalej, nie mają supporta, może będziemy w stanie pójść o krok dalej, ale nie byli w stanie zrespektować w tym przypadku Hirita, który właśnie wbił Mega Gnara i to niestety wróciło i to było w stanie sprawić, że Misfits z czterema zabójstwami. I te eliminacje, te zabójstwa, które tak istotne dla zawodników Misfits pojawiły się w tym momencie, kiedy wszyscy fani G2 widzą to, co się dzieje, no to na pewno mocne dreszcze przez te wiadomości są wywołane i trochę im nie zazdroszczę. Nie da się ukryć, że po tak dobrym starcie chciałoby się, żeby nieco lepiej zostało to wykorzystane, a nie zmitrężone gdzieś tam w okolicy tier 2 na bocie. Nadal trzeba patrzeć jednak na plusy, jeżeli chodzi o kompozycję samurajów. Jeżeli spojrzymy sobie w tym przypadku na Flakeda, praktycznie dwa przedmioty już na jego konto, za niedługo ta mana mią zamieni się na Muramane. Właśnie wtedy, kiedy ta akcja trwała na bocie, Flakeda tam nie było. On w tym momencie zajmował się wieżą środkową drugiego poziomu i był w stanie samodzielnie wziąć dla siebie. To jest ogromny zastrzyk gotówki, jeżeli chodzi o niego i chciałem powiedzieć, zanim ta walka miała miejsce, że kiedy G2 będzie w stanie być na dwóch, trzech przedmiotach, to Misfits nadal będzie na jednym, ale szczerze mówiąc, troszeczkę ta walka nam bardzo dużo zmieniła w kontekście tych przedmiotów, bo okej, widzimy, że za chwilę na dwóch będzie G2, ale tak samo widzimy również Neona, który już teraz z Rapid Fire kanonem dla siebie. No i co prawda nie są to trzy itemy dla Jinx, ale i tak rozkręcony, będzie w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Kiedy się odpali, kiedy Get Excited się załączy, no to myślę, że wtedy z tą ekscytacją na pewno będzie w stanie zrobić spore problemy zawodnikom G2 Esports. Jednak ci, teraz myślę, że po tym kuble zimnej wody na głowę, będą rozważnie podchodzić do tego, jak chcą prowadzić tę rozgrywkę. Przydałoby się wziąć kolejnego smoka, ten za półtorej minuty i ten punkt duszowy dla nich byłby bardzo istotny. Ta kompozycja uwielbia duszę piekielną. Oj tak, i paradoksalnie, Piotrze, chciałbym również powiedzieć, że mam trochę takie wrażenie, że często dla drużyn bardziej doświadczonych, a do takich poniekąd zaliczamy G2. I z pewnością zaliczamy, no słuchaj. I Broken Blade, i Caps, i Jankos mają mnóstwo doświadczenia. Targamas też już ile lat gra competitive? No, zdecydowanie bardzo, ale to bardzo dużo, ale chciałem właśnie powiedzieć, że
jeżeli chodzi o G2 i patrzymy sobie na ich doświadczenie, taki kubeł zimnej wody może właśnie sprawić, że paradoksalnie to będzie właśnie to, co sprawi, że będą w stanie obudzić się poniekąd, mimo że oczywiście są w tym momencie obudzeni, obudzić się i powiedzieć sobie, okej, wiem, co chcesz powiedzieć, powiedzą sobie, okej, panowie, stało się, nie dopuśćmy do tego ponownie i wszystko jest Gucci, jak to mówią. No zobaczymy, jak na kolejnej walce o Smoka, bo myślę, że tutaj pierwszy, no właściwie nie pierwszy, drugi taki pełnoprawny teamfight. Zobaczymy ten pierwszy na korzyść Misfits. A czy ten Drake zostanie przez Jankosa wzięty? Wiemy, że on ze swoimi smite'ami ostatnio bywał bezbłędny. I Team Vitality posmakowało umiejętności smite'owania polskiego junglera. Więc tutaj może nie w roli tego złodzieja, który wiesz, gdzieś wskakuje zza ściany i zabiera, ale jednak jako ten facilitator sukcesu dla swojej ekipy, bo ten punkt duszowy będzie bardzo, bardzo istotnym momentem w grze. Nie jestem pewien, czy Misfits może o to walczyć. Widzimy, że oni to rozumieją. Za 7 sekund pojawia się Smok i nie będą w stanie. Dlaczego nie są w stanie walczyć? No jeżeli sobie spojrzymy na przedmioty, to mamy odpowiedź. Caps. Już w tym momencie czapka Rabadona skończona. Najdroższy przedmiot League of Legends. Przypominam, Awahi wspomniał ostatnio na transmisji. 3600 sztuk złota za ten przedmiot i w tym momencie skończone dwa przedmioty dla Capsa, dla Jankosa, już za chwilę kolejny dla Broken Blade'a i tak jak wspominaliśmy wcześniej, również dla Flakera. Ta mura mana będzie skończona, no to wygląda jak G2 w bardzo, ale to bardzo mocnym punkcie. No i teamfighty nie będzie, już zajawiałem. Myślałem, że może Misfits będzie chciał walczyć, ale możliwe, że słusznie to odpuszczają. Dają sobie jeszcze 5 minut na doskalowanie, żeby Jinx wjechała na trzeci item. Z tym Infinity Edge'em mogła zrobić więcej, żeby Szlatan również dofarmił do Death's Dance'a, który już niebawem pojawi się w jego ekwipunku, żeby może WTO skończył na trzeci przedmiot. No i wtedy może jakieś walki będą szukali. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że G2 pozbawione jest elementów skalujących. To w końcu Kamil, to w końcu Zaya, to postacie, które naprawdę dobrze prezentują się, kiedy trochę tych przedmiotów nafarmią. Wydaje mi się, że nie dość, że G2 skaluje równie bardzo dobrze, to jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze ten czynnik duszy, która za 4 minuty będzie za każdym razem... Szlatan praktycznie pozbawiony całego paska zdrowia na jedną luźną rotację od Capsa, którą za chwilę będzie w stanie powtórzyć. No i to bez użycia błysku, bez użycia czegokolwiek tak naprawdę. A Szlatan pali ultimate'a, to całkiem istotne. Ten cooldown na całe szczęście dla niego całkiem niski, na pewno będzie dostępny już za chwilę, już 1/4 tego cooldownu praktycznie zużyta, ale no, Caps jest tutaj problemem, bo wyobraź sobie sytuację, w której G2 zajmują pierwszą rzekę i wypuszczają Capsa, cały czas distortion do przodu, distortion, łańcuch. To jest bardzo, ale to bardzo opresyjna LeBlanc i ja widząc coś takiego współczuję Misfits, bo bardzo ciężko będzie dla nich podejść jakkolwiek. Może się okazać, że jedyną możliwym podejściem będzie przepchnięcie mida i po przepchnięciu mida zejście właśnie w tym momencie, w którym teraz się znajduje Neon, podejście troszeczkę do góry i wtedy zejście na prawo na Smoka. No, kolejny Drake, o którym wspominałeś, 3 minuty tylko dzielą G2 od tego, żeby sięgnąć po tytuł. I wtedy nagle LeBlanc ze swoimi kombosami. To już nie będzie Szlatan, który jest w stanie uciec na tych 30% HP. On po prostu będzie gryzł glebę, zakopany w niej głęboko w swoim grobowcu. Tak, to będzie Kamil, która praktycznie one-shotuje każdego przeciwnika. To będzie Zaya, która jednym piórkiem potrafi pozbawić się 30% HP. I wtedy zawodnicy Misfits będą mieli ogromny problem, bo tak teamfightowo wyglądają nieźle, ale akurat przeciwko tej duszy będzie im się grało niesłychanie ciężko. Ale z drugiej strony zastanówmy się, co może zrobić Misfits, żeby to wygrać. Wydaje mi się, że zdecydowanie poszukanie tego pierwszego targetu. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Caps, no po prostu, że tak powiem, przedobrzy, może dojść do sytuacji, w której nagle Misfits, to co widzieliśmy na dolnej alejce, nagle się rozkręca jedno, drugie zabójstwo i nagle okazuje się, że G2 po prostu nie ma. To prawda, tylko mamy Renatę Glask, która kupi ci drugie życie, wiesz, mamy Zaję z Featherstormem, tyle defensywnych narzędzi, które G2 może użyć, żeby nie pozwolić na resety. Ale skoro o tych mowa, zobaczymy, kto tutaj resetować się będzie, czy w bazie będą to zawodnicy Misfits, czy też G2. Jak na razie bez ofiar w tej walce, chociaż zapowiadało się całkiem nieźle. Mimo tych 3000 przewagi na konto G2, jestem w stanie już teraz stwierdzić, że te teamfighty wcale nie wyglądają aż tak jednostronnie. Widzieliśmy, że ta teleportacja zużyta przez WTO, no, dużo presji na tym na G2 wywołała. Chcieli oni spróbować tutaj na początek engage, potem disengage, potem ponownie engage. Troszeczkę pogubione G2, można powiedzieć, ale zbliża się właśnie ten obiekt, o którym tak dużo mówimy, czyli smok piekielny. I dla widzów, którzy oglądają po raz pierwszy, przypominamy, czwarty... Są tacy? Są, na pewno są, okay. Zawsze są. Albo którzy nie mają, że tak powiem, aż tak dużego doświadczenia z League of Legends. Mm-hmm. A, widzisz? Dochodzi do sytuacji w trakcie wzięcia duszy, że po prostu dostaje się tego ogromnego buffa.
no, który, Piotrku, po prostu nie powiem, że z automatu wygrywa grę, bo od tego jest Elder Drake, ale bardzo, ale to bardzo mocno pomaga i dlatego właśnie tak bardzo naciskamy na to, że Misfits może mieć po prostu problem, jeżeli G2 będzie w stanie wziąć tego smoka, a do niego już tylko minuta 30, ale jeżeli chodzi o Flakeda, ten już na trzech przedmiotach od któregoś czasu i czyżby miał się wrócić do bazy? Chciałbym zobaczyć od niego powrót do bazy i kupno stopwatcha, tak na wszelki wypadek. W ogóle Flaked 0-0-0 i 400 bounty. Tak, wszystko działa w porządku z tym systemem karania w League of Legends, ale nie da się ukryć, ta Zaja chyba spełnia swoją robotę jak na razie, bo przeszedł praktycznie suchą stopą przez fazę liniowania. Ta jedna wpadka, kiedy pali Featherstorma, bo nie ma najlepszej pozycji, ale to też spowodowane przez błąd pozycyjny Targamasa. I od tego momentu wydaje mi się, że nieźle robi swoją robotę. I jeżeli wobec kogoś miałem pytania przed startem playoffów w G2, to właśnie przed Flakedem. No ale odpowiedział na nie i to odpowiedział na nie całkiem pewnie, przynajmniej na tej pierwszej mapie do tej pory, ale Piotrku, Infinity Edge na konto Neona. I na to musimy patrzeć, bo w tym momencie Jinx, to nie jest tak, że ona wchodzi do gry, że wcześniej nie istniała, ale wybija się na nowy, wyższy poziom. Ten aktywator z 60% na trafienie krytyczne. Każda ta rakieta, która trafiać będzie kilku przeciwników, aha, zrobi ogromną robotę. Jednak teraz Mercer wzięty na łańcuszek i mocno pobijany, więc aż tak łatwo inicjować mu nie będzie. Chociaż wciąż jedna dobra solarna flara może wystawić jak na tacy Flakeda, Kapsa czy kogokolwiek innego. I to jest to, o czym mówiliśmy. Zobacz, jak łatwo dla G2 jest po prostu połkować swoich przeciwników, kiedy zajmą pierwsi rzekę. Misfits nie ma za bardzo jak odpowiedzieć. Muszą szukać hard engage'ów swoich przeciwników i coś czuję, że będziemy mieli teamfight. Ale Kaps ma świetną pozycję. Teraz dopiero został zauważony. Neon będzie podchodził, żeby delikatnie go odciąć, ale Kaps nadal będzie próbował. Broken Blade również szuka wejścia gdzieś na Neona. Janko skupiony w okolicy Dragona, żeby w razie czego zesmajtować, to może być 50-50. Obie drużyny podchodzą. G2 musi pociągnąć za spust i będą to robili. Próbuje wjechać w to wszystko. Broken Blade, ale wyłapany, zanim cokolwiek się zdarzy. Jednak Misfits chyba nie będzie w stanie przejąć tego smoka. I proszę bardzo, jednak udało się go zgarnąć ekipie niebieskiej! Tak, wzięli tego smoka! Jako Kamil! Stąd tak się zmieszałem, ale finalnie Polak Polakowi wilkiem i zabrany sprzed nosa Jankosowi ten Drake trochę mogło smylić to, co zobaczyliśmy, bo mówię, Kamil? Przecież to Broken Blade! Ale nie, to Szlatan pod postacią Kamil właśnie dokonuje cudu dla Misfits. No i wydaje mi się, że nazwanie tego cudem zdecydowanie nie jest w tym przypadku hiperbolą. Zobaczmy na powtórkę. Broken Blade czuł się pewnie, że będzie w stanie wejść, ale zobacz, odbita od tego Blastcona, od razu widziany na wizji. I w momencie, kiedy jest od razu widziany na wizji, Mercer rozumie, okej, wchodzę po prostu w niego i decydujemy się na zmienienie naszego targetu. Smok nas nie interesuje, musimy go jak najszybciej wykluczyć. Te resety są kluczowe w naszej kompozycji. I zobacz, get excited dla Jinx i jeszcze od tego reset dla Viego. Lepiej być nie mogło. No i absolutnie rozebrana zostaje ta kompozycja G2 w momencie, w którym pada pierwsza eliminacja i potem każdy kolejny strzał, każdy kolejny pocisk od Jinx boli coraz bardziej z tym zwiększonym attack speedem. No i ratują się rzutem na taśmę zawodnicy Misfits. Potrzebowali tego czasu i trochę go dostali. G2 zaczęło popełniać błęd, zaczęło się delikatnie gubić w tym tangu. I finalnie wszystko to sprowadzi nam się do kolejnego Drake'a, do kolejnych teamfightów. A w tych teamfightach Misfits potrafi być diabelnie niebezpieczne. No i mówiliśmy tyle o WTO, mówiliśmy o tym, jak bardzo ciężki miał early game, ale zobacz przede wszystkim, co się dzieje teraz, bo Neon mocno bity i czy to może spowodować, że będą się cofali zawodnicy Misfits? Owszem, teleportacja już w tym momencie zużyta ze strony Broken Blade, a mamy teamfight. Ale G2 nie musi nic dalej robić, oni spalili cooldown Neonowi, to i Flash, i Gale Force, chociaż może i będą dalej szukać. Wejście w Mercy ten po prostu oddane i to może być nawet Baron Nashor. No to jest tylko i wyłącznie support, ale zobacz, co się dzieje na dolnej alejce w tym przypadku. Kaps walczy z Healithem, jest to sytuacja jeden na jednego, ale szybszą ma rotację Kaps i szybciej znajdzie się na tym. Mówisz, że tylko support, ja powiem aż support, bo bez Leony tu nie ma łatwej inicjacji dla Misfits. Znowu Szlatan i WTO muszą dokonać cudu. Może jakiś reset dla Neona, jakaś niezła rakieta, która wykluczy przeciwników. Ale złapany Broken Blade, widzi go i od razu to zielone światło, żeby pójść do przodu. I nie ma z nami Jinx i chyba nie ma też szans, żeby Misfits ten teamfight wygrało. Leci Kamil, rozpędzona po kolejnego zawodnika Królików. Tym razem będzie to WTO. Jeszcze Kirit próbuje się odkręcić. Aha. Ale finalnie to nie on, będzie katem G2, będzie nim WTO. I zastanawiam się, jak do tego doszło. Leci dalej Vex, Jankos będzie w stanie przeżyć ten napór ze strony midlanera Misfits, ale finalnie to bardzo niejednoznaczna walka. Ponownie G2 troszeczkę o krok za daleko. Można powiedzieć, że ten długi teamfight, 2-1, jeżeli liczymy również w tym przypadku upadek Mercy, no,
troszeczkę nie byli do końca zgrani, jeżeli chodzi o to, w którego z przeciwnych zawodników chcą oni obrócić. Widzieliśmy, że Broken Blade czai się na tą Vex, z drugiej strony jednak pozostali zawodnicy troszeczkę oddaleni od niego, a nie może dojść do sytuacji, w której Kamil zostaje sama z Vex, bo okej, ta Vex była 0-3, ale w tym przypadku ona ma 4-3 i ma prawie skończonego Rabadona. Zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło. Widzimy, że Flakett no, starał się obijać na ona, leci teleportacja od Broken Blade'a i w tym momencie po prostu zamknięci zawodnicy Misfits nie mają gdzie uciec. Broken Blade idzie od flanki i będzie w stanie za chwilę użyć swojego stana prosto na Mercę i teamfight zaczyna się na dobre wtedy. Ale też to, że Neon bez Gale Force'a, bez Flasha, próbuje gdzieś podchodzić pod Barona, to bardzo ryzykowna decyzja i od razu widzi Broken Blade, że przeciwnik popełnia błąd i od razu atakuje. Jednak w pewnym momencie się przeliczyli. No i tutaj wydawało się graczom G2 Esports, że uda się wykluczyć WTO. Na samotną misję wyrusza Broken Blade, ale te obrażenia były zbyt duże. W momencie wykluczenia Neona... No wyparował! No, Broken Blade w tym starciu z WTO. No wyparował, ale wydaje mi się, że szczerze mówiąc od razu po wykluczeniu Neona G2 powinno się po prostu cofnąć i wrócić do tego, co robili najlepiej, czyli po prostu taniec wokół tego Nashora. Tak jak powiedziałeś, bez Leony, ale ona w tamtym momencie nadal była martwa, nie ma łatwego engage'u, jeżeli chodzi o drużynę Misfits. Jasne, jest WTO, ale WTO sam z siebie po prostu nie wejdzie w przeciwną drużynę. No ale czy nie wejdzie? Bo zobaczmy teraz na jego przedmioty. No to jest troszeczkę przerażające, Vex. No i kto tutaj będzie wchodził? Caps próbował znaleźć jakąś inicjację na Neonie, jednak ten finalnie był w stanie znaleźć dobrą dla siebie pozycję i nie pozwolił Capsowi na to, by ten dopiął swego. 30 sekund do kolejnego smoka, do kolejnej walki drużynowej i mam wrażenie, że Misfits zaczyna się budzić. Misfits może i zaczyna się budzić, ale zobaczmy pierw na stan boczny. Halejek dolna, poszuje się w stronę Misfits, tak samo w tym momencie środkowa, po tym co zrobi tym Caps oraz również górna. Misfits, jeżeli chce walczyć tego smoka, wypadałoby również zająć się bocznymi alejkami pierw i widzimy, że właśnie to robią. Dolną w tym momencie zajął się już Hilit, ale bardzo, ale to bardzo duży wykrzyknik przy tym Hilicie, bo to będzie Minignar na jego konto. A Minignar to jest troszeczkę taki champion na egzoście perma, można powiedzieć. Zbyt dużo nie jesteś w stanie. Dobry na linii, ale w teamfightach absolutnie fatalny. I zobacz, znowu G2 pozwala Misfits trochę bardziej poruszać się po rzece. Wiadomo, to wciąż lepsza pozycja dla drużyny czerwonej. Powinni zacząć od razu tego smoka. Wiedzą, że Hilit w tym momencie mają już potwierdzenie. Broken Blade ma niezłą pozycję, ale WTO, jeżeli kogoś trafi swoim firem, wtedy błyskawicznie może zanegować wejście. Czy to od Jankosa, czy to właśnie od słynnego BB ze spotowana Kamil. Ale Misfits musi to respektować. Naprawdę sytuacja wisi tu na włosku. No, i od razu pociąga za spust. Jankos zamknięty w kataklizmie Neon. I to chyba nie będzie ten teamfight, o którym marzyło Misfits. Bo G2 w końcu pokazuje się z dobrej strony i rozbijają króliki w walce o piątego smoka. 5-0. Kompletnie zniszczony teamfight i koniec pierwszej mapy. No ile, Piotrku, na to czekaliśmy. G2 troszeczkę ospały, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pierwszą mapę, ale doskalowali. Dotrwali do tej 34 minuty. Duża wzięta. Nashora nawet nie będą potrzebować. To jest po prostu 1-0 dla G2. I Misfits, jeżeli chcą wrócić, jeżeli chcą sprawić, żeby to było 1-1, potrzebujemy czegoś więcej niż tych ospałych early game. Potrzebujemy czegoś więcej niż Szlatana starający się robić cokolwiek na bocznych alejkach, czy Vex, która później stara się robić no cokolwiek. Misfits musi się obudzić. Ale widziałem tutaj pewien potencjał dla Misfits. Pokazali kilka niezłych cech. Byli waleczni, starali się do samego końca, ale to G2 okazało się być lepsze na mapie numer 1. Jednak pamiętajmy o tym, to wciąż było piątka, to wciąż mnóstwo szans, żeby wrócić do tego spotkania, patrząc z perspektywy Misfits. Zostańcie z nami, wracamy po przerwie. Low, 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 low
czym dla G2 Esports jest to pierwsze zwycięstwo i ile dla nich znaczy, bo patrz na to, co się wydarzyło i widzę, że dla nich ten triumf to coś, do czego dążyli, to jest bardzo istotny krok, to też pewne spełnienie ich marzeń mimo wszystko, bo jeżeli uda im się awansować dalej, jeżeli pójdą ten kolejny krok naprzód, wtedy wielki finał, no i spełnienie tych wszystkich no, esportowych żądzy, które mają wobec tego sezonu LEC, to wszystko zostanie dla nich spełnione. Czy kolejne dwie mapy również powędrują na ich konto, czy też może okaże się, że Misfits postawi opór? No, opór raczej powinien być stawiany, tylko jak duży, to jeszcze nie wiemy, ale nawiązując do twojego pytania odnośnie spełniania marzeń, jeżeli patrzę na zawodników takich jak Targamas i Flaket, przede wszystkim no, ich kariera potoczyła się bardzo szybko. Jeszcze niedawno mogliśmy obserwować Targamasa właśnie w ligach regionalnych, tam również dochodził do całkiem wysokich pól. Na EU Masters niekoniecznie bym powiedział, że jakoś wybitnie się zaprezentował, tak samo Flaket, ale to nie zmienia faktu, że... No Flaket nie pojechał, także... No właśnie, ale... Może się dobrze prezentował. Ale... To nie zmienia jednak faktu, że jeżeli sobie spojrzymy na kariery tych zawodników, to no z jakiegoś powodu musieli zaprezentować się fantastycznie na tych tryoutach tak zwanych do G2. I szczerze mówiąc, patrząc na to, że G2 w tym momencie prowadzi 1-0 i wybiegając może bardziej trochę w przyszłość, gdyby G2 miało to wygrać, a potem jeszcze na przykład pokonać Fnatic. Pokonać Fnatic i wejść do wielkiego finału i wygrać LEC? Nie, ej, to cóż to byłaby za przygoda, to... To byłoby naprawdę szalone i kto wie, może się wydarzy, bo wiele szalonych historii LEC na przestrzeni swojej historii widziało. Jednak na razie muszą dopiąć kolejne zwycięstwo na Misfits, jeżeli marzą o tym, żeby z Fnatic właśnie się zmierzyć. I co po pierwszej mapie wyciągamy, jeżeli chodzi o wnioski na draft? Czy tutaj dużo problemów, które w drafcie Misfits może się pojawiły, nacisnęło G2? Nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że to bardziej... Misfits samo podłożyło troszeczkę kłody pod nogi, z tego względu, że wybrali sobie kompozycję, która aż tak łatwo nie ma na pierwszych poziomach. Sami widzieliśmy, co się działo z tą Vex. Tak naprawdę jedynym punktem stabilizacji dla nich był Hirit, który cały czas radził sobie odpowiednio dobrze na tą Camille. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo tej przewagi, którą miał na swoje konto, nie był w stanie jej wykorzystać. Widzimy, że Misfits ponownie znajdzie się po niebieskiej stronie, G2 ponownie po czerwonej stronie i czyżbyśmy mieli mieć kompletnie przeciwną stronę niż na przykład wtedy, kiedy ja komentowałem Vitality XL, gdzie 4 zwycięstwa na 4 były właśnie z Blueside'u, no. Teraz już na pewno nie będzie 4 na 4 z Blueside'u, z tego względu, że Misfits pierwszą grę przegrał. Ale zobacz na to, Misfits po raz kolejny naświetlają Jinx, ale pójdą jednak po LeBlanc. To trochę taka sytuacja, że wiesz, masz pewien plan, jednego dnia wysnuwasz sobie jakiś koncept, wiesz co chcesz zrobić, on jest trochę ryzykowny, tak? Może trochę tutaj poddymiasz, ale potem, wiesz, przychodzi co do czego i okazuje się, że jednak zmieniło się trochę twoje nastawienie i stwierdzasz, nie, wiesz co, ja jednak nie chcę tej Jinx, jednak mi się nie podoba, jednak zagram sobie LeBlanc. Ale to jest Lissandra dostępna tutaj dla Kapsa. I czyżby zdecydował się na pójście przez Viego Lissandra, bo oni mogą zrobić to samo, co zrobili w ostatnim meczu. I jeżeli pójdą ponownie po Viego Lissandra, to będą najłatwiejsze dla Viego resety możliwe. I to będzie tak ciężkie dla grania, bo zobacz, ta Lissandra jest w tej chwili dostępna i wydaje mi się, że Kapsa mówi, wiecie co chłopaki, ja grałem tym ostatnio, pamiętacie jak dobrze mi poszło? No fajnie było, nie? No to zagrajmy z Lissandrą. I cyk, leci Lissandra i to była moja trochę obawa względem tej serii, czy ten szeroki champion pool Kapsa, taki trochę niestandardowy, trochę czasem neutralizujący, nie będzie czymś, co sprawi, że nagle te agresywne postacie w wykonaniu WTO przestaną mieć aż tak duży impact na całą serię. I jak na razie Kaps poszedł po agresywniejszą stronę matchupu w poprzedniej mapie, teraz idzie po tą bardziej neutralizującą. I zastanawiam się, jak to dalej będzie wyglądało, bo LeBlanc dla WTO myślę, że będzie czymś, wokół czego Misfits bardzo będzie chciało zagrać. Tak, ale z drugiej strony, jeżeli Caps będzie w stanie to zneutralizować, to pojawia się pytanie, co zrobi w tym przypadku Misfits. Widzimy, że Tahmkench wzięty również do pary z Jinx. Podoba mi się to. Podoba mi się to ze strony Misfits. Zmieniają troszeczkę swój draft, przede wszystkim jeżeli chodzi o wybór na midzie i przede wszystkim wybór tego Tahmkencha jest również bardzo, ale to bardzo dobry. Jeżeli to będzie zajazd ze strony G2, to widzimy, że decydują się oni na bardzo bezpieczną opcję. Nadal bym się spodziewał tej Zai raczej. Ale Jin też jakby poniekąd spełnia podobne założenia, prawda? O, a Felios jak siedzi? Wiesz, a Felios siedzi już, nawet na R1 podobno siedzi. Tak słyszałem od niektórych graczy, że im szybciej, tym lepiej podobno. Mm-hmm.
No, szczerze mówiąc, tutaj oczywiście żartujemy sobie z Piotrkiem z tego względu, że nie jestem wielkim fanem Afeliosa tutaj. Jinx outrange'uje Afeliosa potem. Jeżeli sobie zobaczymy, co będzie w stanie robić LeBlanc, Distortion do przodu, ponownie jakiś poke. Afelios nie lubi do końca grać na tego typu postacie. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym jeszcze zostaje tutaj Jayce wzięty. No wtedy nie jest zbyt przyjemnie, ale nadal to nie jest tak, że jest to absolutnie agrywalne dla niego. Po prostu jest to wybór komfortowy na linie. Spodziewam się również wyboru jakiegoś... no, Engagera raczej, czyżby, czyli tu zdecydował się tutaj może na Leonę, może na Utiliusa. Obydwie te postacie do tej pory otwarte. Można by wziąć, można by też wziąć jakąś postać, która będzie trochę w stanie pokarać tam Kencha na linii. Myślę tu o jakimś Lulu, o jakimś innym enchanterze, który wiemy, że dobrze na takiego pasywnego suma na linii się sprawuje. Jednak wtedy, czy to, co mówisz, nie będzie trochę problemem, czy trochę tej inicjacji nie zabraknie, bo musiałbyś zrzucić Broken Blade'a do roli takiego pasywnego inicjatora, to nie do końca wykorzystanie potencjału tego zawodnika. To może być Rakan, wiesz? Mam takie wewnętrzne przeczucie, że jeżeli Misfits teraz nie zbanuje tego Rakana i zostanie wzięty i zostanie otwarty Nautilus, Leona i Rakan, to Targamas po prostu weźmie tego Rakana. Widzieliśmy, że był on brany wcześniej przez Targamasa. Wyglądał bardzo świeżo, jeżeli chodzi o to, jak Targamas się nim posługuje. Naprawdę, ja byłem w ogromnym szoku, bo po prostu to, jak on przelatywał przez tych wszystkich zawodników, naprawdę. Można powiedzieć, że jest wiele użytkowników Rakana, którzy są na naprawdę dobrym poziomie w Europie i sam jestem zdziwiony, mówiąc, że Targamas po swoim pierwszym splicie w lecu jest jednym z nich już. No i zobaczymy, co dla Targamasa będą chcieli wybrać, bo wydaje mi się, że tutaj właśnie wybór dla niego. Zobaczymy, co naświetlą, bo do jakiegoś pomysłu na pewno dochodzą w tym momencie. No i ten Rakan, o którym mówiliśmy, patrzę na to i mówię, tak, to jest dobry wybór. To jest właśnie to, co działo się wcześniej, patrząc na to, jak te zestawienia na tam Kencha wyglądały i to chyba coś, co tutaj będzie komfortową przestrzenią dla Targamasa i całego Jitu. Oj, na pewno, no i szczerze mówiąc, jestem troszeczkę dumny z tego, że udało mi się przewidzieć ten wybór tego Rakana. Jeżeli chodzi o odpowiedź natomiast ze strony Misfits, spodziewałbym się również Xin Zhao, on również otwarty na ten moment, bardzo dobre parowanie, jeżeli chodzi o LeBlanc. Jeżeli chodzi o Blind na topa, również jest dostępny Gnar, więc okej, Trundle jak najbardziej okej, jeżeli chodzi o nakładanie presji w początkowym etapie gry. No tylko, że tutaj pojawia się to pytanie, czy rzeczywiście on będzie w stanie nałożyć tą presję. Również z tego, co zdarzyło mi się rozmawiać z niektórymi graczami, ma on dobre zestawienie w samego Viego, jeżeli spotkałem się jeden na jednego w dżungli, więc jest to pewnego rodzaju możliwość. I okej, jeżeli to będzie Camille, Jax jest otwarty. Jest otwarty Jax i myślę, że to jest coś, co Broken Blade'a będzie trochę nęciło. Nie wiem, czy jest to do końca postać, która tutaj kompozycyjnie fajnie by się zestawiała z tym, co ma wydraftowane G2 Esports, ale jednak... pójdą po tego potężnego top lanera. W dobrym zestawieniu, w dobrym matchupie i wiadomo, że Hirit jest fantastyczną Camille. Ale mimo wszystko, nawet on może nie wyobrażać sobie tego, co zrobi z nim ten Jax. Mam wrażenie, że G2 ponownie wygrał draft. I mam wrażenie, że naprawdę wybrali sobie bardzo, ale to bardzo dobre narzędzia do tego, aby po prostu powiększyć swoją przewagę w serii. Oczywiście Misfits nadal ma szansę, nie odbierajmy tego w ten sposób, że to jest absolutnie niegrywalne dla nich, jak najbardziej jest to w porządku, tylko że problem jest taki, że są oni zmuszeni do wyjścia naprawdę z przewagą. Bo jeżeli dojdzie do sytuacji, w której oni będą na równi, na przykład w 20 minucie, To nie jest do końca remis. Pamiętajcie, widzowie, że no to Liga Legend nie do końca tak działa, że jeżeli mamy 25 tysięcy sztuk złota do 25, to zawsze jest remis. Mamy również taki czynnik jak skalowanie i wydaje mi się, że w tym przypadku G2 będzie zadowolony, jeżeli po prostu na przykład właśnie w 20 minucie byliby na sytuacji remisowej. No i powiedziałeś o tym, że draft G2 wygląda naprawdę świeżo, a moim zdaniem Misfits też ma kilka fajnych wyborów dla siebie. Oczywiście tak... jest trochę obarczony ten draft ryzykiem, że jeżeli nie wejdziesz do przodu, no to wtedy możesz mieć delikatne kłopoty, ale patrzę, że tierlistowo to są bardzo mocne postacie, tak? Mamy Jinx, mamy tam Kencha, który również jest bardzo mocnym wspierającym w niektórych zestawieniach, mamy Camille, mamy Trundla, to wszystko są takie, wiesz, wybory typu premium. Tak, ale jeżeli sobie spojrzymy na G2, to również tak jest. Jax po buffach, pamiętajmy, na tym patchu dostępne buffy, co sprawi, że jego laning phase również będzie jeszcze lepszy niż był do tej pory, jasne. Jinx... najprawdopodobniej, jeżeli jest dostępny, jeżeli jest dostępna, jeżeli Zeri jest zbanowana, najmocniejsza w tym przypadku strzelczyni, można powiedzieć. Afelios będzie zawsze raczej wybierany często jako odpowiedź w nią, ale no szczerze mówiąc po prostu troszeczkę skradło moje serce G2 z tym wyborem. Ponownie widzimy Caps
z bardziej tą defensywną Lisandrą i to mi się podoba, ja to kupuję. Widziałem na transmisji Elisji anglojęzycznej, tam chyba Vedius strasznie wyzywał, że nie, Aftershock nie, trzeba pójść po pioruna, bo to więcej obrażeń, bo to więcej impaktu, ale myślę, że akurat komu jak komu, ale Capsowi w kwestii tego, co wybierać na Lisandrę, możemy zaufać. Już jednego pioruna mamy w Polsce, drugiego tak, nie trzeba. Nie, nie potrzeba, tak jeden w zupełności nam wystarczy. No i zobaczmy, czy ten poziom pierwszy trochę odświeżenia nam przyniesie, czy też znowu będziemy pasywnie badali się wzrokiem. Wygląda na to, że tutaj nikt nie będzie chciał jakoś specjalnie podkręcać, raczej standardowe rozstawienie, ani jedna, ani druga formacja, podobnie jak w pierwszej grze, nie będzie dla siebie szukać niczego specjalnego, więc zerknijmy na to, jak pafingi junglerów będą nam się ustawiały, obaj zaczynają od dolnych części swoim dżungli. No i to może być poniekąd troszeczkę problematyczne dla Jankosa, gdyby miał dojść do sytuacji 2 na 2 na topie, ale no wiadomo, że Trundle raczej zdecyduje się na troszeczkę inny puffing niż full clear do topa. Z tego względu, że raczej jako Trundle nie chcesz robić swoich raptorów, przynajmniej na pierwszym clearze. Jest to troszeczkę problematyczne dla samego Trundle, więc musimy o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o pierwsze trade, widzimy również przewagę na konto Capsa, ależ tutaj dobry trade na jego konto. Już pierwszy Corrupting Potion spalony po jednej, jak i po drugiej stronie. I będziemy bacznie obserwowali środek. Od tego zaczęło się w poprzedniej serii. I czy i tutaj Jankos będzie chciał szukać jakiegoś pierwszego, szybkiego wejścia, to mimo wszystko w jego postać, która nie ma aż tak dobrych ganków jak Jarvan, która troszeczkę więcej musi poczekać, żeby zameldować się na rifcie, ale wciąż jakiś stun, kiedy wystawi nieźle przeciwnika Lissandra, kiedy z tym pazurem i z W wystawi jak na tacy WTO, jeżeli ten nie będzie posiadał W, no to praktycznie gwarantowana eliminacja. No taka możliwość może być. Zobacz, Caps w tym momencie bardzo duża przewaga, jeżeli chodzi o zestaw swoich punktów zdrowia, również jeżeli chodzi o punkty many. No na ten moment na równi ci zawodnicy, ale Jankos, trzy kampy z bota oraz podejście w tym przypadku pod mida. I czyżby miał po prostu wejść do przeciwnej dżungli? No jest taka możliwość. Zobacz, o nie, on po prostu decyduje się podejść na mida i WTO może się tego nie spodziewać. No właśnie. Jednak no to jest ten problem, że jednak Viego to postać, która tylko z tym Spectral Mołem aż tak dużo ci sama z siebie nie zaoferuje, ale to taki transition gank, który wcale nie musiał wychodzić ci od razu. Po prostu przejście z jednej części dżungli na drugą i gdyby tutaj to popełnił błąd, wtedy możliwe, że Caps i Jankos byliby w stanie go pokarać. No, szlatan tylko podejdzie, zostaje wada i szczerze mówiąc troszeczkę brakuje mi tego szlatana, którego mogliśmy oglądać za czasów jeszcze Kick w Polsce, gdzie grał po prostu czystą agresję. Teraz to, co możemy zobaczyć w przypadku polskiego junglera, to granie po prostu bardzo kontrolnymi wyborami, troszeczkę granie pod linię. Jasne, powiecie, meta się shiftowała, teraz mamy junglerów, którzy głównie grają pod linię. Jest to racja poniekąd, chcesz zapewnić, aby twoje linie wyszły jak najbardziej do przodu, ale mam wrażenie, że troszeczkę te wybory po prostu krzywdzą szlatana, ponieważ jego potencjał jako jungler jest po prostu naprawdę w moich oczach przynajmniej przeogromny. No i mówiłeś o tej agresji z Kick, ja pamiętam jego występy w Misfits, ale Akademii jeszcze wtedy, jakże on czarował w 2021 roku i myślę, że też dał nam tego namiastkę w tym splicie LEC, w szczególności na Lissinie i też nie dziwne, że tak często był on mu odbierany, a tutaj G2, ależ agresja na bocie. Agresja na bocie, ale czy Targamas po prostu nie przesadził? Widzimy, że czteroosobowy gang na bota i troszeczkę spóźniony Trundle. Targamas i Caps obici. Czyżby to miał być counter gang? Wydaje mi się, że nie będzie na to żadnej możliwości z tego względu, że no botlane jest puszowany, szlatan podchodzi, ale tylko po to, żeby rzucić pilar, a bot sam po prostu z siebie się przepchnie. Więc Flakett będzie mógł cofnąć się do bazy dosyć komfortowo. I G2 eSports z pierwszym zagraniem, oba samonery popalone na dolnej alejce, co oznacza, że Jankos tutaj po szóstym poziomie może się pojawić, może z Capsem gdzieś rotującym, wjazd gdzieś głęboko pod wieżę, z jakimś dobrym grawitum, z potężną dawką obrażeń od Afeliosa, z wejściem od Rakana, to wszystko wydaje mi się spinać. I tak jak w poprzedniej grze górna alejka była teatrem działań, tak tutaj myślę, że G2 nieco rzadziej będzie pojawiało się na górnym wąwozie. Broken Blade to bit może być w małych opałach, ale widzimy, że Hirid nie będzie w stanie go złapać. Targamas również się tutaj pojawia, nie ma junglera, więc czysto 2 na 2 powinno tutaj G2 przegrywać, ale ta ogromna fala będzie się po prostu no, rozbijać dla Broken Blade'a i to nie jest zbyt dobry start dla niego. Widzimy, że troszeczkę do tyłu, jeżeli chodzi o stwory, jasne, będzie w stanie troszeczkę to odrobić w tym momencie, ale to nie jest idealna sytuacja. Ja chciałem również poruszyć to, o czym właśnie powiedziałeś, jeżeli chodzi o w tym przypadku samonery na bocie. Do 9 minuty aż nie będzie żadnego z nich dostępnego, więc to, co ja chcę przynajmniej zobaczyć w tym przypadku ze strony Jankosa, to granie pod tego bota, pokazywanie, że jest w stanie on teraz mieć jakiś impact i widzimy, że pojawia się właśnie teraz na tym bocie, a Flakett ma dostępnego stuna.
Właśnie, flash do przodu, to Grafitum chwyci przeciwnika. Ten nie ma swoich summonerów, jak mówiliśmy wcześniej, i Jankos oddaje tę eliminację swojemu koledze. Jeszcze za Mercą pogonią, ten spowolniony jednym, drugim spelem ze strony zawodników G2. I to raz jeszcze tak łatwo wygląda, tak pewnie G2 eSports tutaj gra. To musi się podobać. W tej formie ta ekipa potrafi zachwycać. Nie wiem do końca, co Mercer myślał, wchodząc tak głęboko w swojego przeciwnika i grając tak agresywnie. Wiadome było, że Jankos będzie raczej starać się grać przez najbliższe 5 minut. Jest to, z mojego punktu widzenia, jest to po prostu disrespect, jeżeli troszeczkę chodzi, że... No, wnioskuje on, że G2 tego po prostu nie będzie paniszować, ale no Jankos pokazuje, nie, spaliście swojego flasha, swojego heala, Ignite'a również. Nie będzie tutaj żadnych forów, my idziemy po zwycięstwo do końca. I G2 bierze też z tego pierwszego smoka, więc na pewno sukcesy nie tylko indywidualnie na liniach, ale też drużynowo. To, że zaczynasz już teraz iść po tak wczesną potencjalnie duszę, będzie bardzo istotne. Szlatan musi się wycofać z rzeki, bo tutaj byłby domykany i przez Targamasa, i przez Kapsa, a też i Broken Blade ostrzyłby sobie na niego zęby. Ale ósma minuta już za chwilę i myślę, że ten Herald po pierwszych eliminacjach dla G2 nagle staje się ich priorytetowym celem, o którym za wszelką cenę będą marzyć. No zobacz, mamy sytuację na midzie. Caps troszeczkę engage'u ze strony WTO, ale to nie do końca skończyło się zbyt dobrze. Obity, cofa się pod wieżę. Jankos również, mały trade z Mercą. Mały trade z Mercą, tak. Ale to po raz kolejny aktywny Targamas i chciałbym bardzo pochwalić tego zawodnika. Był już na topie, na bocie zrobił roboty, teraz ubezpiecza mida. Naprawdę może podobać się to, jak ten Rakan jak na razie impaktuje mapę, a to wciąż nie jest nawet jego ostateczna forma, to wciąż przed szóstym poziomem, zanim jego ultimate będzie dostępny. No strach pomyśleć, co będzie Targamas robić, kiedy będzie dostępny Flash i Ultimate. No, może być bardzo ciężko powstrzymać go, jeżeli jesteś Misfit, ale chciałbym również poruszyć temat tych zabójstw na bocie, bo możecie pomyśleć sobie, drodzy widzowie, okej, to po prostu był double kill na bocie, to może wcale nie mieć aż tak dużego wpływu. No mogłoby nie mieć, ale zobaczmy, gdzie te zabójstwa trafiły. Trafiły na konto Viego, trafiły na konto Ofeliosa, czyli dokładnie pod te postacie, które chcesz jak najbardziej napędzić. Jasne, jeżeli Lissandra coś dostanie z early game'u, na pewno nie pogardzi, ale to nie zmienia faktu, że jednak Ofelios, jeżeli będzie w stanie wbić szybkie dwa przedmioty, Viego na szybkie w dwóch przedmiotach, to może sprawić, że po prostu G2 będzie z automatu w fotelu kierowcy. I Jankos wiedział, że to zabójstwo na bocie było pewne, więc też przestał autoatakować przeciwnika, chociaż mógł samemu sobie dopisać tę eliminację i oddał ją w ręce Flakeda. No i to jest ta dojrzałość kapitana. Często mamy jednak drużyny, które mimo tego, że wiedzą, że zdobędą eliminację, no to mimo wszystko tak, wiesz, ścigają się trochę jak na solo kolejce. Kto po tego killa pójdzie tutaj? Zawodnicy G2 wiedzą. Ten Ofelios będzie dla nas najważniejszą możliwe, że postacią w walkach drużynowych. Bo to właśnie to Moonlight Vigil, które wystawi przeciwników, które zrobi obrażenia z Infernum, które zrobi sporo zamętu, jeżeli zostanie dobrze wykorzystane, może sprawić, że uda im się zwyciężyć. I skoro o tym mowa, no to proszę bardzo, Flakiet się rozpędza i Neon jest tutaj poćwiartowany przez potężny botlane G2 eSports. Samuraje nie biorą dzisiaj jeńców. No to wygląda jak absolutna tragedia, jeżeli chodzi o Misfits, bo zobacz, okej, biorą tego Heralda, fajnie, ale widzimy, że teraz Jankos już jest w bocie i przez to, że Jankos jest w bocie, to Mercy naprawdę nie będzie mieć tu absolutnie życia. Już teraz Spectral ma użyte, już troszeczkę wchodzi, troszeczkę podgryza swojego przeciwnika, ale Ofelios w tym czasie, no to nie jest bez powodu, Ofelios w tym czasie będzie w stanie wziąć plejty, a wiemy, że Ofelios razem z Jinx są dwie postacie, które te plejty są w stanie brać bardzo szybko, jeżeli dostaną fajne bronie dla siebie. A tak mi się wydaje, że Flakiet takimi właśnie zarządzał w tamtym momencie. Niestety mapa nam tego nie pokazała. No i Gale Force już w tym momencie ląduje na koncie hiszpańskiego strzelca, więc te wszystkie pragnienia z AD Carry o wczesnym przedmiocie zostały spełnione. Dziewiąta minuta. Dziewiąta minuta to naprawdę fantastyczny czas. No to jest bardzo, ale to bardzo szybki Gale Force i przede wszystkim no... Będzie w stanie go ulepszyć, to znaczy ulepszyć go nie będzie w stanie, bo nie ma Orna, ale gdyby był w stanie go ulepszyć, to no to mogłaby być absolutna tragedia. W ogóle wiesz swoją drogą, jak się nazywa Gale Force po ulepszeniu? Coś tam z Tajfunem? Tajfun, no coś z Tajfunem, to jest w ogóle tajfunem. Mega ciekawe. Ja tego nie wiedziałem na przykład do wczoraj. Wczoraj się dowiedziałem. Spoko. Fajnie, no dobrze, Kasper, się rozwijasz, no. No oczywiście, że tak. Super sprawa. Orna dzisiaj nie było jeszcze, może pojawi się na przestrzeni tej serii. Wczoraj mieliśmy okazję go obejrzeć w rękach Odoamne. Wydaje mi się, że powinien się pojawić, bo swoją drogą wczoraj również się dowiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Otóż to, bo każdy myślał, że kiedy Orn dostał, to można powiedzieć, nerf, kiedy wchodziły nowe itemy, że już nie jest w stanie ulepszać dwóch itemów. W sensie, wiesz, dla siebie dwóch itemów i pozostałej reszcie jeden, to dochodzi do sytuacji, w której ludzie myśleli, że to jest nerf, ale otóż to nie, bo okazuje się, że on dostaje bardzo, ale to bardzo duże za każdy upgrade
jakieś statystyki, nie pamiętam do końca jakie, ale tam były jakieś dodatkowe HP za upgrade i do tego jeszcze osobie, której upgrade'uje, daje dodatkowe AD bądź AP. I to jest totalnie OP, jak sobie tak na to spojrzysz, a ludzie mimo wszystko, widzisz, sobie nie grali tym ordem, ale wydaje mi się, że teraz będzie częściej pikowane. Jak na razie, Szlatan z Heraldem pod górną alejką. Jest tutaj Hirit, nie ma jednak WTO, więc nie wiem, czy będą chcieli dive'ować przeciwnika. Broken Blade, Majankosa do pomocy. Odpala Counter-Strike, leci do przodu, ale finalnie nie będzie tu rozlewu krwi. Plate'y spadną, chyba że... Ej... Kasper, to jest tragedia. No, to jest tragedia dla Misfits. Widziałeś minę WTO, kiedy to się stało? To widziałem taki mały grymasik na jego twarzy, który po prostu zniknął w ułamku sekundy, w momencie, kiedy został zesmajtowany. Z takiego dystansu Herald. Praktycznie nigdy nie widzi się, żeby Herald nie uderzył. Prawda. No wiesz, to Heraldy wypuszczone gdzieś za wcześnie, daleko na połowie linii, powoli atakowane przez zawodników, kiedy jeszcze, wiesz, tankuje wave i tak dalej. Takie padają, ale wypuszczone na 5 cm od wieży praktycznie zawsze osiągają swój cel. No jak widać, zdarza się również najlepszym. No niestety, bardzo jest to nieszczęśliwa sytuacja dla Misfits, nie tylko patrząc na to, że w tym momencie nie zdobędą dla siebie dwóch opancerzeń stopa, ale patrząc na to, co się dzieje na dolnej alejce, tam już Aphelios razem z Rakanem byli w stanie dla siebie wziąć trzy opancerzenia. W dodatku Lissandra również na midzie nie próżnowała, dwa dla niej i mówiliśmy o tym, że ostatnio Flakett miał 400 bounty, bo bodajże 30 minutach, w tym momencie ma już 200 po 12 minutach rozgrywki. Sytuacja, okej, okay, opłakana dla Misfits, ale to też nie jest tak, że nie mogą wrócić do tej rozgrywki, tylko że trzeba znaleźć dla siebie jakiś punkt zwycięstwa. Mogą to być smoki, mogą to być heraldy, tylko że no jak mają to być heraldy, jeżeli takie puszczasz? No właśnie, takich błędów trzeba się wystrzegać. Mimo wszystko to coś, co mocno wpływa na mental, szczególnie kiedy przegrywasz pierwszą mapę i na drugiej też masz problemy na początku, a reverse sweepy zdarzają się, wiemy to po wczoraj, ale nie zdarzają się często, stąd też Misfits za wszelką cenę nie chciałby wypuścić gry numer 2 ze swoich rąk. No i przede wszystkim te reverse sweepy, przypomnijmy, zdarzył się on wczoraj, ale to też nie było tak, że Rogue dostał absolutnie w czapę na pierwszej i na drugiej mapie. Oni postawili opór, mimo tego, że byli do tyłu. To, co widzimy ze strony G2, to do tej pory tak zwane kontrolowane stompy, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze dwa early game. Wiesz co, powiem ci, że ta poprzednia gra trochę przypominała mi też pierwsze starcie wczorajszego meczu, czyli wszystko idzie dobrze do 15 czy tam 18 minuty, potem trochę schody, ale finalnie wygrywa ta drużyna, która wygrać powinna, patrząc na to, jak spotkanie układało się od początku. Z tym, że w poprzednim meczu były no, nieco mniejsze turbulencje. No, były troszeczkę były te turbulencje, mniejsze. To prawda. Widzę, że tutaj Jax zdecyduje się na pójście w Divine Thunderer, ale może o tym za chwilę, bo Caps zmuszony do użycia swojego ultimate'a. Ale, no widzisz... Tyle postaci tutaj miałoby pewne problemy, ale Lissandra nie dość, że no nie. Zamienia się w no, nietargetowalną bryłę lodu, to jeszcze przywraca sobie HP. Domiar złego i co biedna LeBlanc ma zrobić, kiedy wypluła się już z pełnego combo, a teraz no zobacz, jakże przeczytani zawodnicy Misfits, Jankos wiedział dokładnie, co trzeba zrobić, żeby Mercer'a i Neon połknęli haczyk i nadziali się na potężnego Polaka. Jankos po raz kolejny z fantastycznym zagraniem. No i mówiłem to, że chcę zobaczyć Jankosa grającego wokół bota i czy mogłem liczyć na cokolwiek więcej. Naprawdę, Polak, rodak, rzeźnik z Poznania, nazywajcie go jak chcecie, ale w tym momencie to jest po prostu bot babysitter, można wręcz powiedzieć, ale czyżby miał on być w opałach? Widzimy, że przewaga poziomu na jego konto, Caps jest również w pobliżu, ale bez ultimate'a. Jankos, czyżby miał nam upaść? Dokładnie tak, zgarnia to zabójstwo Szlatan. No małe pocieszenie, ale czy to nie jest po prostu no... No... Nawet nie jestem w stanie nazwać tego pocieszeniem. Nadal jest to 5000 sztuk złota i no jedyne, co może pocieszyć misji z tej całej sytuacji, to to, że Trundle rzeczywiście zgarnia dla siebie zabójstwo, ale... No świetny właśnie. Pilar, który oddzielił Broken Blade, a ten nie był w stanie dołączyć. Jednak teraz Flash i wydaje mi się, że możemy chwalić, ale koniec końców ta brutalna siła będzie wybrzmiewała na konto do Planera G2. No i to jest problem, bo jeżeli Jax zgarnia dla siebie tak darmowe zabójstwa, to może być tylko i wyłącznie gorzej. Widzimy, że Flakett, genialny Gale Force, unika podrzucenia ze strony Mercy. I Jankos, tak jak mówi stare przysłowie, znajdujesz dla siebie reset, znajdujesz dla siebie również i zabójstwa. Halo, Caps? Halo? Halo? Odbiór? No Caps niestety w tym przypadku nie był w stanie dla siebie znaleźć zabójstwa, wręcz przeciwnie, nie. Oddał je dla przeciwnika. No, nawet Flash by mu nie pomógł, kiedy Camille już na niego leciała, ale... No słuchaj, to dopiero druga eliminacja, którą oddają. Nie no, wiesz... Wieża wzięta, otwarta mapa, można roamować, można grać do side lane'ów. No, na ten moment, szczerze mówiąc,
G2 wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Ale zobacz, już teraz pojawia się system Bounty i jeżeli Misfits będzie w stanie wziąć tego Heralda, to mówimy tutaj realnie już o jakimś pocieszeniu, bo to Bounty będzie w stanie bardzo, ale to bardzo mocno przyspieszyć tych zawodników. Caps nadal martwy, bez dostępnej teleportacji. Wydaje mi się, że G2 po prostu musi to oddać. No właśnie, chyba po prostu nie zdążą. Jankos smite'em dysponuje, jednak nie ma tutaj jak podejść. Mercer zonuje i trochę za późno Jankos pojawia się na miejscu, więc to jest drugi Herald, którego zgarnia Misfits. Może ten akurat uderzy, może ten otworzy jakąś wieżę, sprawi, że jedno z pierwszych bounty trafi na konto ekipy niebieskiej. Mimo wszystko, kiedy te nagrody za obiekt neutralny i wieże pojawiają się już w 16 minucie, to wiesz, że nie dzieje się najlepiej. I chociaż zawodnicy Misfits mogą tylko szacować, ile tracą złota do przeciwnika, to na pewno czują, że ta gra no dosyć daleko jest od optymalnego scenariusza, który sobie zaplanowali. No zdają sobie z tego sprawę, ale to nie zmienia faktu, że no to nie jest tak, że się poddają i po prostu czekają na rozwój wydarzeń, grają proaktywnie, wzięty ten Herald. I przede wszystkim chciałbym tutaj troszeczkę skrytykować Broken Blade'a, bo nie uważam, aby ten zakup Divine Thunderera był odpowiedni. Wydaje mi się, że lepiej w przypadku takiej kompozycji pójść po prostu pod botkę jako pierwszy item i drugi jako Trinity Force, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie buffy, które miał Jax, jeżeli weźmiemy pod uwagę Power Spike, jeżeli weźmiemy również pod uwagę, jak ta gra generalnie wygląda dla G2. Oczywiście nie jest to rzecz, która absolutnie zmieni oblicze tej rozgrywki. Jax będzie nadal bardzo, ale to bardzo użyteczny, zwłaszcza po tych zakupach, które teraz no, miał dla siebie w bazie. Plated Steel Cupsy już dla siebie skończone i Plated Steel Cupsy. Cups w sensie, nie? Wiesz o co chodzi, taki żart. Dobry jest. Ja teraz sobie dopiero zdałem z tego sprawę, że jest Steel Cupsy, wiesz? Dwóch zawodników, Steel i Cups. Okej. Okej. Spójrzmy może na mapę. Myślę, że to nam trochę pomoże wyjść z tej niezręcznej sytuacji. Misfits na środkowej alejce, poszukają jeszcze Cupsa, ten z pozorem za ścianę sobie ucieknie. Mimo tego, że Plated Steel Cupsów nie posiada i mógłby dosyć szybko spłynąć w tej sytuacji, gdyby znalazł się pod celownikiem zawodników Misfits. Ci, no, ostrzą sobie zęby na te tier 1 na środku, no też dla nich warunkiem zwycięstwa jest poniekąd granie boczną alejką z jakimiś roamami od WTO, z jakimś wsparciem, z włapaniami Jaxa. Ten Herald na pewno uderzy. Na pewno w tym im pomoże. Tak, ten łupnął i łupnie drugi raz swoją drogą. To wyrównało się. Pierwszy ani razu, drugi dwa razy. Tylko czy G2 będzie tutaj kolapsować. Zobacz na to. Z dwóch stron wkleszcze wzięci zawodnicy Misfits, ale Targama strzeka z inicjacją. Będzie musiał wycharczyć tu Neona, odpala Erkę, ale Mercer z dobrym pożarciem, więc G2 natychmiastowo zmienia target. Neon jest bezpieczny, ale czy możemy to samo powiedzieć o pozostałych zawodnikach Misfits? Jankos, pierwszy reset dla niego, za chwilę może przemienić się w potężnego Suma, jakim jest Stamkench. Nadciągają samuraje, flash do przodu, Caps łapie dwie osoby i Targamas wykluczy z gry Neona. I kolejni zawodnicy padają na ziemię. G2 Esports raz jeszcze zwaliło z nóg swoich oponentów. To W było absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o Caps. Na pewno to dostaniemy za chwilę na powtórce, ale zobacz, G2 ponownie. No, powiedziałem to na pierwszej mapie, powiem to również i teraz. Rządzi i dzieli na Summoner's Rift. No, było bounty dostępne na tego smoka, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro G2 bierze wszystko jak leci? I zobacz, Targamas, jakże cierpliwy ten młody wspierający. Wie, że leci teleportacja od Broken Blade'a. Czeka, aż pojawi się cała piątka. I kiedy się pojawia, decyduje się na natychmiastowy engage z Flashem i to The Quickness było w stanie kupić bardzo, ale to bardzo dużo przestrzeni, jeżeli chodzi o zawodników G2. Jankos desperacko starał się znaleźć dla siebie jakikolwiek reset, ale widzimy, że no ciężko. I to było blisko, żeby to w ogóle nie wyszło, tak? Gdyby nie to, że Damkecz pada w tej sytuacji, myślę, że to resety właśnie w tę drugą stronę dla Jinx zrobiłyby robotę, ale Caps, ten Flash i złapanie Neona, który już bez żadnych narzędzi defensywnych zostaje oddany w ofiarę pozostałym członkom G2. No to jest tylko świadectwo tego, jak G2 prowadzi tę rozgrywkę i jak blisko są od tego, żeby ten mecz doprowadzić do końca, bo to trzy smoki dla nich, bo to 5000 ponad złota do przodu, bo to Baron Nashor też pewnie w niedalekiej przyszłości, bo jeszcze to wszystko wydarzyło się przed 20 minutą. O, jest to troszeczkę zatrważające, kiedy sobie o tym pomyślimy, ale chciałbym również pochwalić Flakeda w tym przypadku za itemizację. Troszeczkę zbeształem Broken Blade'a, ale Flaked jak najbardziej zasługuje na pochwałę. Ten Bloodthirster, ten krwiopijca będzie zdecydowanie działać bardzo dobrze na ten Outrange, o którym mówiliśmy, jeżeli chodzi właśnie o Jinx, jeżeli chodzi o LeBlanc. Ta dodatkowa tarcza zdecydowanie będzie działała na plus, ale zobacz, co się dzieje na bocie. Ileż obrażeń wpadło na głowę Hirita. Szlatan próbuje go uratować. Ultimate co prawda nie użyty, ale i tak, tutaj spora dawka obrażeń przyjęta
przez zawodników Misfits. G2 nic na tym nie straciło, nadal mogą kontynuować oblężenie. No i G2 bardzo, bardzo mocno rozumie to, co muszą robić. Zrobili to na pierwszej mapie, robią to również na drugiej mapie. Grali bardzo, ale to bardzo szybko pod smoki. Widzieliśmy również w 20 minucie wzięte już 3. I teraz ponownie, zobacz, nie mówiliśmy o tym zbyt dużo, ale to się wydaje wręcz tak oczywiste przy tak dużej przewadze drużyny europejskiej, ale oj, no, oj, oj, oj. Troszeczkę się przestraszyłem, jeżeli chodzi o Broken Blade, ale 3 smoki wzięte i jeżeli chodzi o drużynę francuską, to po prostu nie mają na to odpowiedzi. Flakett wyłapany poza pozycją. O, Targamas nie mógł dołączyć przez chwilę i to może być kluczowe. Jednak Flakett, ileż od punktów zdrowia sobie przywrócił tym potężnym ultimatem Severum. I kajtuje do tyłu Targamas oddany i próbuje dalej ścigać go Hirit, ale te obrażenia są zbyt potężne. A na flance pojawia się Broken Blade. Flash do przodu, Szlatan również musi błysnąć, żeby przeżyć. Ale Caps jest na miejscu z niezłą flanką. Złapany jungler Misfits, dołącza Neon. Ale chyba ta sytuacja rozejdzie nam się po kościach, prawda? Za daleko Jinx podchodzi. Muszone zostało użyte. Zostali zmuszeni do użycia pożarcia za łońcy Misfits. Aż słów mi brakuje od tego, jak dużo dzieje się w tej ostatniej walce. Troszeczkę może za głęboko w tym przypadku G2, ale ostatecznie nie będzie za to jakiegokolwiek większego punishmentu, ale drużyna G2 no nie daje mi do końca wypowiedzieć swoich myśli. Cały czas coś się dzieje. 21 minuta, już 15 zabójstw. Chciałem powiedzieć o tym, że no G2 ma dostępną duszę dla siebie w 23 minucie praktycznie i to jest naprawdę troszeczkę przerażające, kiedy sobie o tym myślimy, jak bardzo, z jaką łatwością są w stanie sobie wykreować. I to wejście od Misfits zapowiadało się tak dobrze, ale to trochę przerażające nawet, jak dużo HP przywrócił ten Ultimate Severum plus heal, plus no, ten Bloodthirster, który również jest posiadany i potęguje to leczenie. Naprawdę Flakett w tym momencie jest jednoosobową armią. No, jednoosobową armią będzie Jankos. Reset złapany, Targamas bez dostępnego ultimate, ale widzimy, że Broken Blade po prostu na froncie. Przychodzi również Flakett, przychodzi również Caps, szykuje nam się teamfight, trafiony i Szlatan również upada, więc po raz kolejny Jankos przejmuje ciało. Nieustraszony Broken Blade pędzi do przodu i zamienia się w złoto, podczas gdy reszta G2 dopełnia formalności. 15-4 na tablicy wyników. Ostatni WTO rzuci te swoje spele, ale ile one robią? W obliczu tego, co G2 zaserwowało nam w ostatnich kilku minutach, to będzie Baron Nashor i prawdopodobnie ta ostatnia pieczątka na grze numer 2. No, G2 wszystko, czego dotkną, zamienia się w złoto. Po prostu to tak chodzi. Nie ma możliwości, żeby zatrzymać tą dobrze naoliwioną maszynę. I widzimy 22, 23 już praktycznie minuta. Nashor wzięty na konto G2 na całych 5 zawodnikach. Oj, to jest ciężki moment dla Misfits, co oni wiedzą, że rywale są w fantastycznej pozycji i z tym Baronem mogą nawet szukać zakończenia tej rozgrywki, a my jeszcze raz prześledźmy, co tutaj w ogóle miało miejsce. No ta teleportacja na plecy była kluczowa, jeżeli chodzi o Broken Blade'a. Zobacz, już teraz Counter-Strike odpalony, wchodzi w Neona. Pierwszy reset dla Jankosa zgarnięty. Nawet jeżeli to jest Jinx, zobacz, ta Jinx będzie w stanie znaleźć dla siebie kolejny reset, który będzie kluczowy w perspektywie reszty teamfightu. I zobacz, nawet Jankos, każdy robi tak dużo obrażeń, że tak ciężko się gra dla Misfits. No Piotrku, czy ta gra nie jest po prostu spisana na straty? I słuchaj, nazwa tego skina do Jaxa, Mighty Jax, potężny Jax, chyba nigdy nie była bardziej trafna. Broken Blade nieustraszony na frontlinie, z każdym kolejnym Counter-Strike'em wystawia eliminację dla swojej ekipy. Ale teraz przydałoby się to wszystko sfinalizować. Mamy czwartego smoka, potencjalną duszę dla G2 w poprzedniej grze, to Misfits w tym momencie gry potrafiło odpowiedzieć na agresję samurajów. Jednak kto tym razem wygra walkę na smajty? Szlatan będzie łapany, czy uda się go wykluczyć zanim ten smok spadnie nisko? Z 11 HP zgarnął go w tym momencie Flakett i G2 naciera coraz dalej. To kolejny Infernal Soul w tej serii i raz jeszcze przynosi on triumf ekipie Jankosa. I mówiłeś o tym, że nazwa tego skina do Jaxa jest kluczowa, jeżeli chodzi o zawodników G2, ale chciałbym również powiedzieć o jego umiejętności. Counter-Strike również był kluczowy, jeżeli chodzi o tą walkę na smoku. I dosłownie mam wrażenie, jakby G2 grało w Counter-Strike'a, po prostu urywają głowy swoim przeciwnikom raz za razem. Jeden teamfight za drugim, coraz mniej jest zawodników Misfits i zobacz, jaki to jest stomp, 4 do 19. W zabójstwach, a jeżeli chodzi o złoto, to jest 12 tysięcy, to jest jeszcze gorzej. Niby Broken Blade, a jednak Simple i to rzeczywiście proste się wydaje, kiedy patrzymy na to, co robi to Planer w formacji G2.
pukają do bram bazy przeciwników Misfits pod takim naporem. Po raz kolejny muszą się bronić i ta sytuacja wydaje się być przesądzona. 0-6 Jinx, co prawda na dwóch przedmiotach, ale wydaje mi się, że po prostu nie będzie ona w stanie znaleźć czegokolwiek dla siebie. Janko troszeczkę wyłapany poza pozycją, ale on już jest nawet teraz już w takim punkcie, że te jego obrażenia... Jego to nie interesuje. To są gilgotki tak zwane. W żadnym stopniu nie przestrasza to, co tutaj ma miejsce. Wzięte kolejne struktury, wzięty inhibitor na dolnej alejce przez G2. No i tak naprawdę ta baza powoli obierana z każdego umocnienia, które pozostało. Wieża poziomu drugiego na topie trzyma się na włosku. G2 za chwilę ponownie skieruje tam swoje kroki, a my zobaczmy, jak wyglądała ta walka na smoku. No przede wszystkim od razu wykluczenie szlatana i okej. Smok zostanie wzięty na 11 punktach zdrowia, ale to nie zmienia jednak faktu, że jest to kluczowe w perspektywie całej reszty teamfightów. Zobacz, Veto nie jest w stanie dawać jakichkolwiek obrażeń. Tom LeBlanc ich po prostu brakuje, a kiedy brakuje obrażeń od LeBlanc, kto inny ma wypełnić obrażenia magiczne? Kto? No nikt, bo nie ma. Nie ma ich po prostu. LeBlanc jest jedynym dostarczycielem tych obrażeń magicznych, a jeżeli masz tylko Ludena, to nie jesteś w stanie robić zbyt dużo i szlatan... No niestety... Ponownie łapany poza pozycją, ale Mercer no ratuje go swoim zjedzeniem. Pożarciem. Te pożarcia naprawdę niezłe od niego w tym spotkaniu, to mu trzeba oddać, ale to za mało, żeby Misfits było w stanie tutaj powalczyć. Wchodzi Targamas, flash sforsowany, Jinx bez błysku. No to jest łakomy kąsek dla Capsa, dla Broken Blade'a, dla Jankosa nawet, którzy mogą nurkować głęboko. I G2, tak jak mówiłem, teraz nacierają topem, zniszczyli kolejne dwie wieże, biorą jeszcze jednego inhiba i za chwilę tu nie będzie się czym bronić. Caps odpala możliwe, że ostatnią walkę w tym meczu i to jest tak proste jak zburzenie domku z kart dla G2, bo Misfits nie ma ani jednego argumentu, żeby się bronić. No i to będą trzy inhibitory co najmniej, a to może być po prostu koniec gry, tak jak powiedziałeś. Nie będą nawet się przejmować tym trzecim inhibitorem i G2! No tak jak nazwa wskazuje, G2-0! I mamy 2-0! I mamy 2-0 jeszcze teraz, pójdą po te ostatnie eliminacje, które dopiszą do swojego konta, podbiją KDA, bo czemu by mieli tego nie zrobić? Po takim pokazie siły, cóż za mecz od Broken Blade'a, cóż za mecz od Jankosa, od Flakeda, od Targamasa, tutaj każdy zagrał na miarę swoich możliwości. I wczoraj byliśmy już w tej pozycji, mieliśmy 2-0 dla Fnatic i potem ROG dokonało historycznego, pierwszego reverse sweepa w swojej historii organizacji. Czy Misfits również pokusi się o to samo i zaskoczy G2 na kolejnych mapach? O tym przekonamy się już za kilka minut. Zostańcie z nami na kolejnych grach. She hit the floor, she hit the floor, next thing you know, she got love.
Ostatnie starcie i ostatnie minuty tego pojedynku były naprawdę, naprawdę gorące i myślę, że i zawodnikom G2, i zawodnikom Misfits ta chwila przerwy się przydała, żeby troszeczkę ochłonąć po tych wszystkich emocjach, które zostały nam zafundowane. 2-0 prowadzą samuraje, Misfits musi reverse sweepować, trudne wyzwanie. I Kasper, czy uważasz, że podołają? Szansa zawsze jest. Jak mówił znany polski szkoleniowiec Kazimierz Górski, póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Aczkolwiek, czy to będzie łatwe zadanie? Absolutnie nie. I wydaje mi się, że największa szansa, na którą Misfits może liczyć, to to, że po prostu G2 może troszeczkę się rozluźni, wiesz, jest 2-0, mogą chcieć potestować co nieco. No ale czy to może być złudna nadzieja? Owszem. Misfits wskakuje na red side, więc ta możliwość counterpickowania chociażby na górnej alejce nam się pojawi. To już teraz możemy wam zapowiedzieć, że jakieś zmiany będą, bo te dwie gry po blue side nie były przekonujące i mam wrażenie, że w żadnym z tych spotkań nie dostaliśmy wyraźnych takich manifestów siły od zawodników Misfits, że mogą to spotkanie zwyciężyć. Zgodzę się, Piotrku, ale z drugiej strony, jeżeli przechodzisz na red side, zostawiasz najprawdopodobniej dla Flakeda Jinx, może nawet Zeri, to może doprowadzi do sytuacji, może będzie tego ciężko. Afeliusa po raz kolejny, słuchaj, no wypalił fantastycznie w poprzednim 9-0-6, 9-6, nieźle. Szczerze mówiąc, jeżeli Flaked wnosi takie statystyki w takim meczu, to no, nie wygląda to zbyt dobrze, bo w starciu na Karziego i w starciu na Labrowa wcale nie wygląda aż tak przekonująco. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze starcie przeciwko Neonowi i Mersie, wygląda jak zupełnie inny gracz. Zupełnie inny gracz, widać pewność siebie. No Szlatan, sam widzisz, trzyma się za głowę, stara się znaleźć dla siebie cokolwiek. A G2 w dobrych humorkach widać, że dzień dobrze mija, dobrze chłopaki robią, cieszą się. No i o to wszystko, w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie, jeżeli już gracie w gry komputerowe, no to humor dobry musi być. No z pewnością, kiedy stoisz w tak komfortowej pozycji, no to humory dopisywać muszą G2. Przypomnijmy raz jeszcze, 2-0 po dwóch grach prowadzi i jeżeli wygrają tę ostatnią, trzecią mapę potencjalnie dla siebie, wtedy starcie w finale dolnej drabinki na Fnatic stanie się faktem i chyba wszyscy na to liczymy, żeby dostać ten europejski klasyk o tak wysoką stawkę, kiedy już no nie masz żadnego marginesu błędu, przegrywasz serię, odpadasz z turnieju, nie masz szans na Mistrzostwo Europy, nie jedziesz na MSI, to wszystko są bardzo, bardzo istotne mecze dla tych zawodników, bo to ich kariera, która może powędrować albo w górę, albo w dół. Ale zanim do tego starcia na Fnatic przejdziemy, tutaj G2 musi dopisać kolejny triumf, albo też Misfits musi wykazać się niesłychaną świadomością, przytomnością umysłu, świeżym podejściem do tematu i też takim mentalnym zbudowaniem się na nowo. No i właśnie to jest ten problem, o którym ja ci mówiłem, że jeżeli teraz przechodzisz na red side, to poniekąd ciężko jest ci zbanować cokolwiek innego niż Zeri, LeBlanc oraz Jinx. Oczywiście Misfits może stwierdzić, okej, okay, Jinx nie była absolutnie żadnym problemem, my ją prowadziliśmy, nie wychodziła nam, 0-3 na bocie, tak? Jasne. No tylko, że skoro wam nie wychodziła, to nie znaczy, że Flaket i Zergama zagrają nią tak samo jak wy. I tu się pojawia ten problem, że okej, okay, możesz to handshake'ować, ale ja bym tego nie robił na miejscu Misfits, ja bym tutaj zdecydowanie ją wykluczył i to by mi się osobiście bardzo spodobało. Z tego względu, że to pokazuje, że Misfits zdaje sobie sprawę, jakie są zagrożenia, ale z jakiegoś powodu jest to wykluczenie Luciana. No Jinx otwarta, Aphelios otwarty.
Serii wyłączona, więc na pewno któregoś z tych strzelców dostaniesz, patrząc z perspektywy Misfits. Myślę, że i jeden, i drugi był dla nich bardzo istotny, ale to nie AD Carry na pierwszym wyborze. To właśnie Hecarim w ręce Jankosa powędruje, a więc jedna z najmocniejszych postaci do dżungli na obecnym patchu w rękach zawodnika, który dzisiaj wygląda fenomenalnie. No i jest to troszeczkę przerażające, jeżeli chodzi o Misfits, ale okej, wiesz, jest dostępny Viego, od razu wybrany Viego i teraz od razu Jinx? Nie, to nie będzie Jinx, to będzie Aphelios, więc spodziewam się teraz od razu odpowiedzi ze strony G2. No, jeżeli to będzie Pantheon, to będę zdziwiony, szczerze mówiąc. Też będę zdziwiony, ale wątpię, że to finalnie ta postać nam się pojawi. Wczoraj pod hashtagiem Polsat LEC któryś z użytkowników pytał właśnie nas, co uważamy o Pantheonie na supporcie. No, jeżeli miałby się pojawić, to na pewno nie na tak wysokim miejscu, raczej rozpatrywaliśmy go gdzieś tam na czwartym, piątym wyborze, ale Jinx to już nieco bardziej znajome tory. Rival pokazał swojego AD Carry, to ty również strzelca. Bierzesz tier listowo jednego z najlepszych. I pytanie, co teraz? Czy idziemy po jakiegoś stabilnego maga w tym momencie dla Kapsa, czy też szukamy może jakiegoś mocnego sparowania z Jinx, jakiegoś trasha wysoko można by wziąć? Ciocia Renia. Chciałem właśnie powiedzieć, no Ciocia Renia raczej siedzi teraz. Jeżeli chodzi o wybór B3, jeżeli chodzi natomiast o Misfits, no jasne, mają dużo dla siebie możliwości wsparcia w tym momencie. Jest dostępny Thresh, Leona, Nautilus, tylko że to jest właśnie ten problem, że jeżeli bierasz czempiony typu właśnie Leona i Naut i chcesz wchodzić w przeciwne wybory, to bardzo ciężko będzie sobie cokolwiek zrobić po szóstym poziomie, kiedy właśnie Ciocia Renia wbija poziom szósty, ale to mi się podoba. Zastanawiałem się właśnie, co z tym Sylasem, który przeciwko Hecarimowi jest naprawdę dobrą odpowiedzią i też umówmy się, Hostage Takeover Ultimate Renaty przejęty przez Sylasa i użyty na zawodników, którzy nominalnie tą umiejętnością mieli się firmować, no to jest coś, co musi budzić przerażenie. Ciekaw jestem, czy dojdzie do takiej sytuacji, w której na przykład jeden i drugi wypuści TR-kę i obie drużyny będą walczyć ze sobą, wiesz, gdzieś na smoku, tylko między sobą. To było bardzo ciekawe, w sumie nie widziałem jeszcze takiej interakcji, szczerze mówiąc. Ale no z drugiej strony jest to Sylas i jest to Sylas Blinda. To niesie za sobą pewnego rodzaju, powiedziałbym, nie tyle co kosztowności, bo to oczywiście może sprawić, że G2 po prostu bierze dla siebie dobry matchup, ale zobacz, Ryze banowany, mogą również wykluczyć teraz Twisted Fate. Okej, decydują się na Karmę. Więc w czystej teorii bierzesz sobie Twisted Fate teraz jako G2, w teorii jesteś zadowolony i okej. Nie no, czy chcesz oddawać... Poczekaj, ja wiem, co chcesz powiedzieć, że Sylas to jest dobra odpowiedź Twisted Fate. Bo wiesz, bo ja oglądałem wczorajszą serię. Wiem i ja wiem, że chcesz powiedzieć, że biorąc Twisted Fade'a dodajesz jeszcze jednego dobrego ulta dla Sylasa. To jest prawda, ale to nie zmienia faktu, że Sylas nadal będzie spóźniony. Nadal Twisted Fade będzie pierwszy, będzie mieć Pryo z mida. To może być tutaj dobry wybór. Nie mówię, że jest jedynym możliwym, masz bardzo dużo wyborów, jeżeli jesteś teraz G2, ale to nie zmienia faktu, że jest to jedna z możliwości, jeżeli jesteś teraz G2, ale no oczywiście musisz poczekać na czwarty wybór, a czwartym wyborem w tym przypadku będzie nie kto inny, jak no czyżby to po prostu Leona. Leona dla Mercy, no w sezonie zasadniczym działała fantastycznie. Dzisiaj nie był to jakiś bardzo świeży wybór, ale myślę, że akurat w przypadku Leona trudno mieć jakieś niesamowite zastrzeżenia do jego gry, jeżeli chodzi o tę serię. Nie wypadł jakoś fenomenalnie, parę błędów było, ale w obliczu tego, co pokazywała reszta drużyny, mam wrażenie, że tutaj jednego zawodnika, którego określilibyśmy jako ten główny czynnik porażki, nie bylibyśmy w stanie wskazać dla Misfits. Wydaje mi się, że po prostu G2 bardzo dobrze gra wokół gorszych momentów, jeżeli chodzi oczywiście o Misfits, ale Nasus naświetlany i Cassiopeia wybrana w tego przeciwko Sylasowi, to naprawdę niezłe zestawienie, nie będzie miał łatwo WTO i użycie miazmy tutaj będzie ogromnie problematyczne, kiedy Sylasem nie możesz się naszować, nagle twoja użyteczność leci na łeb na szyję i Tryndamer zmieni nam ten draft z Renatą, brzmi to jak bardzo opresyjne i bardzo niesprawiedliwe połączenie. Ale nie powiedziałbym, że to jest bardzo łatwe draft do zagrania ze strony G2 eSports. Musisz być bardzo, ale to bardzo skoordynowany, a Fiora wybrana. Muszę przyznać, że Fiora ma tutaj tak darmowe użycie riposty, jak chyba nigdy wcześniej. Widzisz Hostage Takeover, które leci dosyć długo i dosyć powoli. No i dosyć wolno. Możesz dosyć łatwo wykorzystać swoje W na tę umiejętność. Hecarima też można przewidzieć, kiedy będzie w ciebie wjeżdżał tutaj. To nie jest to jakaś niesamowicie zaawansowana szkoła jazdy. Przeciwko Cassiopeii też, jeżeli dobrze stajmujesz, jesteś w stanie obrócić sytuację na swoją korzyść, więc ta Fiora tutaj myślę, że sporo zastosowań może mieć. Maczujesz siłę na bocznej alejce. I ciekaw jestem, czy to będzie coś, czego potrzebowało Misfits. To jest właśnie ten powód, dla którego Red Side wybrali.
No jednak porównując Sendrov do poprzednich dwóch, jest on diametralnie inny. Przede wszystkim widzimy tutaj jasnego Kerry, który w tym przypadku może być nim Fiora, ale również nie powiedziałbym, że Aphelios nim nie może być. Jak najbardziej ma on dużo dla siebie miejsca. Będzie to ponownie troszeczkę problematyczne ze względu na zasięg Cassiopeii, ze względu na zasięg Jinx, ale z drugiej strony wiesz, Tryndamere jest czempionem, który chce w ciebie wejść, tak samo zresztą jak Hecarim, co jednocześnie powoduje, że ten Aphelios zdecydowanie może mieć dużo miejsca dla siebie, dużo przestrzeni i to jest zresztą to, co Aphelios uwielbia, po prostu kiedy przeciwny czempion w ciebie wchodzi, masz czas, żeby brylować. No a my już za moment będziemy przenosili się na Summoner's Rift i zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie, czy może start jakiegoś niesamowitego reverse sweepa, czy też może jedna mapa gdzieś tam urwana tym podkręconym delikatnie Sylasem, czy też może stąd numer 3 w tej serii EG2, które nie upuściło mapy na przestrzeni ostatnich dwóch, bo piątek, czy to jest scenariusz, który będziemy obserwowali? O tym przekonamy się na przestrzeni najbliższych 30-40 minut. I szczerze mówiąc, jestem bardzo podekscytowany na tą trzecią rozgrywkę. Nie dlatego, że potencjalnie może być właśnie tą ostatnią, tylko właśnie z tej strony, że to nam pokaże, czy to jest prawdziwy test dla G2, czy są w stanie domykać grę 3-0. Bo okej, Vitality, wiadomo, Vitality to Vitality. Miało być super team, była super klapa, wszyscy o tym wiemy. Ale tutaj mówimy o Misfits. O Misfits, które jednak w sezonie regularnym wyglądało naprawdę nieźle. I gdyby mieli tak po prostu odpaść z playoffów po występach 3-1 na Rogue, 3-0 dla G2, no to mogłoby być bardzo, ale to bardzo druzgocące dla ich fanów. I szczerze mówiąc, zobacz na wybór Hirita swoją drogą. To jest Ghost i to jest teleportacja. Swoją drogą, aż 3 Ghosty w topside G2 Esports. To nie jest widok, który zawsze nam się pojawia, ale myślę, że tutaj zwiastuje nam to bardzo dynamiczne walki i bardzo taką ciekawą dynamikę starć, kiedy wszyscy przyspieszeni tym Ghostem będą sobie po Rifcie latali. Aż 4 z 10 postaci z tym czarem przywoływacza to jakiś rekord pobity, bo nie przypominam sobie, żebyśmy mieli taką sytuację, ale już trochę oglądam. Nowa meta, jak to mówią, nowa meta. Ja znam takiego jednego gracza, który zawsze mówił, tak, Ghost nam idzie, to będą grali w Chinach. No i w Chinach może nie grają, grają w Europie, ale jest, jest. Jest, to prawda. Raz jeszcze, pierwszy poziom bez większych podkrętek, bez jakichś większych poddymień. Oba zespoły na spokojnie, nie chcą ryzykować. Junglerzy natomiast po przeciwległych stronach mapy, obaj rozpoczynają od blue buffów i chyba nie spodziewamy się od nich jakiejś nadmiernej aktywności w pierwszych ścieżkach. Nie, raczej standardowe w tym przypadku ścieżki, zarówno jeżeli chodzi o Jankosa, jak i ze strony Szlatana. Ewentualnie jest możliwe zejście Szlatana, tak jak to zrobił ostatnio Jankos na mapie drugiej, po prostu podejście pod mida, zwłaszcza jeżeli Caps gra w ten sposób, tak jak teraz, czyli czystą agresję, ale no widzimy, że raczej wymiany będą tutaj skoncentrowane na topie. Broken Blade, no, jest nie najlepszym dla siebie na ten moment. No na pewno tutaj w tym zestawieniu sporo będzie miał do udowodnienia i jeden, i drugi top laner, bo Broken Blade jak na razie dzierży palmy pierwszeństwa, jeżeli chodzi o to, jak wypada w zestawieniu bezpośrednim, ale jak na razie nie o tym Polaku, nie o tym zawodniku pogadamy, a o Polaku właśnie, bo starcie polsko-polskie pomiędzy Jankosem a Szlatanem. O tego Wraitha, Jankos bez Smite'a, swojego również nie ma Szlatan, ale to on finalnie zgarnie dla siebie ten najważniejszy z części składowych tego obozu, no bo w Wraithie to jednak jest kamp, który jest rozbity na kilka mniejszych. Ghost odpalany ze strony Broken Blade'a, tak samo jak i ze strony Hirita, widzimy przyjacielska wymiana Ghostów, ale Jankos nie daje spokoju przyjacielska. Szlatanowi. Tak, oczywiście, zero krwi. Na ten moment oczywiście. Widzimy, że Jankos cały czas nie daje tutaj spokoju Szlatanowi, cały czas stara się go troszeczkę podgryzać, wykorzystując ten priorytet z mida w 100% i schodzi Szlatan na tego kraba, ale czy zdąży go zrobić, bo wydaje mi się, że może być po prostu spóźniony. Wymiana również na dolnej alejce. No właśnie, tutaj Mersa przyjmuje trochę obrażeń, trzeba uważać, bo jednak Renata sporo może zrobić. Neon, jeszcze jeden autoatak, czy będzie martwy? No zabrakło naprawdę niewiele, ale Flakit i Targamas w tej serii wspinają się na wyżyny swoich umiejętności. I to jest o tyle druzgocące dla Misfits, że zobacz, gdzie w tym momencie znajduje się Szlatan, a gdzie znajduje się Jankos. Jankos w tym momencie już jest na dolnej alejce, ma możliwe ewentualne podejście i ponownie widzimy, no po prostu lustrzany obraz drugiej mapy. Jankos w trzeciej już minucie znajduje się na dole i on w tym momencie nic nie traci. On może się po prostu zresetować do bazy, wrócić się. Zobacz, ma nadal dostępne dla siebie zrobienie całego swojego dolnego lasu i to jest tak bardzo ważne dla G2, bo jeżeli Jankos jest w pobliżu twojego dolnego lasu, to chce... To
chcesz grać defensywnie na, na topie, ale agresywnie na bocie. I dokładnie widzimy, że właśnie to się teraz dzieje. Ale Jankos też z podwójnym krabem to niezwykle istotne, bo w tym momencie Szlatan troszeczkę odcięto od tych zasobów z dżungli. Tych pierwszych neutralnych obiektów, może tak nazwijmy te kraby, to niewielka gratyfikacja, jeżeli chodzi o Golda i Expa, ale jednak gdzieś tam zawsze lepiej mieć niż nie mieć, szczególnie kiedy grasz postacią taką jak Viego, która trochę do szóstego poziomu skaluje. Ale teraz może z jakimś gankiem Caps wzięty w obroty. Flash cały czas jest dostępny, będzie spalony, ale czy podąży za nim Veteo? Nie ma takiej opcji. Szlatan również z błyskiem i finalnie Caps uchodzi tutaj z życiem. I myślę, że całkiem spore szczęście tego zawodnika, bo gdyby upadł, gdyby ten Slash zaczął się rozpędzać, gdyby ten Viego też podłapał troszeczkę złota, to byłoby trochę nieprzyjemnie. Wydaje mi się, że troszeczkę brak szacunku ze strony Capsa, zamiast od razu splashować przyciągnięcie możliwe Veteo, zdecydował się on na przeczekanie tego, przyjął w zamian sporą dawkę obrażeń. Widzimy, że teraz sytuacja na midzie, no, obróciła nam się o 180 stopni. Oj, szuka solo bolo, tutaj Veteo i znajdzie je, ale Jankos w odpowiedzi zgładzi francuskiego midlanera, ale trzeba przyznać, że ten counter pick Cassiopeia tutaj delikatną czkawką się odbił i udaje się Veteo pokazać nam trochę smak tego, czego doświadczyliśmy w trakcie sezonu regularnego. No troszeczkę tak i może to będzie taki sygnał dla Veteo, że ej, czas się obudzić, to jest trzecia mapa. Sam mówiłeś przez cały czas, że sezon regularny nie ma znaczenia, musisz pokazać się w playoffach. Solo Bolo, co prawda, musiał oddać również, musiał usnąć wyższość Jankosa, ale to nie zmienia faktu, że okej, zastrzyk gotówki jest, już teraz Ioniany kupione na jego konto i widzimy, że jest to no nie najgorsza sytuacja dla niego, chociaż może te CS-y na mincie troszeczkę by inaczej skasywały. No i zobaczymy, jak dalej będzie wyglądał ten matchup, bo na pewno tutaj dużo różnych niuansów można rozpatrywać, czy może jakaś wczesna redukcja leczenia, bo i jedna i druga postać całkiem sporo tych efektów healowania posiada, szczególnie kiedy Conqueror nam się pojawia. Zwłaszcza Misfits. Ale Mercer już pod środkową olejką, tam również Szlatan, ale i Targama z Jankosem. Kto pierwszy pociągnie za spust, to szósty poziom dla Veteo, ale również szósty dla Capsa. Miasma użyta i przyciągnięty zostaje Mercer. Rozpędza się Jankos i stratowany zostaje. Wspierający Misfits to druga eliminacja, która wpada w ręce zawodników G2 i po raz kolejny z udziałem Jankosa. Ten zawodnik dzisiaj jest po prostu nieomylny, czuje grę, wie, gdzie będą zawodnicy Misfits i zawsze jest przygotowany na to, co mają w zanadrzu. Absolutnie koszmarna seria do tej pory, jeżeli chodzi właśnie o zawodnika Misfits, ale no widzimy, że Misfits stara się jakkolwiek odpowiedzieć, ale nie będzie im to dane. Użyty ultimate podkradziony Jankosowi przez Veteo. Tu w ogóle jeszcze Hirit się pojawił w ogóle z górnej alejki, więc praktycznie Aram w szóstej minucie tego spotkania nam się delikatnie rozkręcił. Na drobną chwilę, ale zawsze. Ale to akurat bardzo dobre dla Broken Blade'a. Każda chwila wytchnienia, jaką będzie w stanie zdobyć, jest dla niego dosłownie na wagę złota. I widzimy, że G2 nie próżnuje. Już teraz 1000 przewagi na ich konto. Za 45 sekund pojawia się Herald, ale oni decydują się, że smok piekielny będzie dla nich ważniejszy. I okej, to mi się podoba, to działa dla G2. Wiesz, decydują się na coś, co jest sprawdzone przez całą serię. Czyli okej, wygraliście pod te heraldy, nie do końca dobrze je puszczaliście na topie, więc my po prostu zagramy sobie pod smoka. Byliśmy w stanie wziąć 4 smoki w 25 minut na przestrzeni pierwszej i drugiej mapy, praktycznie. No, przepraszam, może na pierwszej tam ta dusza została zatrzymana, ale ostatecznie moja konkluzja jest taka, że i w pierwszej, i w drugiej wzięli stosunkowo szybko duszę, co sprawiało, że bardzo łatwo się dla nich grało i ponownie wracają do tego samego. 7 minuta, 400 sekunda, pierwszy smok wzięty, a za 4 minuty kolejny. No i jak na razie to będzie pierwsza gra, w której nie doświadczymy duszy infernalnej. Do tej pory dwukrotnie sięgnęło po nią G2 i dwukrotnie te smoki błyskawicznie stakowali. Wczoraj oglądając serię Rogue na Fnatic miałem takie wrażenie, że oba zespoły trochę ospale do tych Drake'ów podchodzą. Gdzieś po 10 minucie dopiero na nie się decydują, ale o Drake'ach pogramy później, bo po raz kolejny starcie na midzie i po raz kolejny jakże przeczytany Mercer przez Capsa i Jankosa. Sidestepik na bok i Caps jest absolutnie w bezpiecznym spocie dla siebie, ale zobacz, Broken Blade rozkręca się, nie będzie zakrywany jeszcze ten ultimate, ale Hirit być może zmuszony do użycia teleportacji z powrotem na linię. No i na pewno Broken Blade zadowolony z takiego przebiegu spraw, bo on tutaj zbyt wiele nie musiał zainwestować. Ghost użyty trochę od niechcenia, ale to krótki cooldown, wciąż on no nie jest też tak istotnym spelem, którego brak będziecie niesamowicie bolał. Ultimate nie palił Hirit jednak bez swojej R-ki, co oznacza, że nieco mniejsza presja na zabójstwo na linii. No i nietrafiony ultimate ze strony Veteo i widzimy, że mimo tego, że nie trafił, to ten Petrifying Gaze będzie w stanie zapewnić zwycięstwo nawet dla Veteo, mimo nietrafienia tego. I
Okej, okay. Mówiliśmy o tym, że Misfits potrzebuje znaleźć dla siebie cokolwiek, ale w tym momencie mamy dwa zabójstwa dla WTO i wydaje mi się, że jeżeli chcesz mieć kogokolwiek, kto będzie w stanie wyciągnąć cię, że tak powiem, za ubrania do góry, to właśnie jest to WTO, ale zobacz, mamy sytuację na midzie, Jankos z łatwością jest w stanie znaleźć przeciwnego supporta i Mercer, no ma po prostu koszmarną serię do tej pory. No na pewno ta gra nie jest jego wymarzonym performancem, trzeba przyznać, że tutaj bardzo, bardzo ciężkie boje toczy i nierówne też, trzeba przyznać, z Kapsem, Jankosem i całą resztą G2 eSports. Mimo tego, że próbuje, mimo tego, że szuka tych aktywności, to raz za razem na środkowej alei to nie on jest tym pierwotnym inicjatorem, tylko to na niego niestety inicjują. No, oby niestety za chwilę nie mówił Hirit, bo zobacz, że Broken Blade mimo tej straty w stworach, która wynosi na ten moment 14, jest do przodu o zabójstwo i to będzie troszeczkę no, problematyczne dla niego, ale mam powtórkę z tej sytuacji na midzie. Caps cały czas stara się grać bardzo agresywnie i mimo tego, że uniknął tego ultimate'a ze strony WTO, to no, na trójkę przeciwników nie jesteś w stanie zrobić zbyt dużo, ale zobacz na Mercer, kompletnie pogubiony, recalluje na wardzie, tak samo zresztą jak robi to jak robi to jego teammate obok i Jankos po prostu to jest najłatwiejszy ultimate dla niego i było blisko, żeby zgarnął jeszcze drugą osobę. Trochę tutaj zabrakło czasu, żeby dobrze wjechać. Jankos tutaj liczył na to, że aż dwóch przeciwników uda się zgarnąć, ale myślę, że i jeden jest całkiem zadowalający. Szczególnie, że to twarde złoto, które już w tym momencie wynosi prawie 1500 na plus dla G2 eSports. No i to jest ponownie lustrzane odbicie tego, co widzieliśmy na poprzednich mapach i to jest bardzo mocno problematyczne. Zobacz, dwa playty z bota, dwa playty z mida, Tryndamer również na topie nie będzie teraz próżnować. Mamy minutę 30 do smoka, ale mamy również akcję na dolnej rzece. No właśnie, i kto w niej będzie wygrywać? Jankos rozkręcony, ale to Caps z pierwszym fragiem w tym starciu. Jeszcze teraz ciocia Rania go wskrzesi na chwilę. Pierwszy reset dla Szlatana, ale możliwe, że i ostatni to double kill dla Capsa. I to raz jeszcze starcie, które zwyciężają Samurajowie. Trzy eliminacje aż powędrowały w ręce Duńczyka. Naprawdę świetna seria dla niego i ta Cassiopeia przeciwko Sylasowi wybrana mimo tego upadku na początku. Teraz wraca nam na dobre tory. Mam wrażenie, że Misfits po prostu jest kompletnie pogubiona na tej mapie. Próbują dosłownie chwytać się brzytwy, ale G2 mówi, nawet brzytwy wam nie damy, tutaj nie ma już czego zbierać, idźcie do domu i nie wracajcie. Właśnie tak teraz mówią Samurajowie, chociaż wydaje mi się, że Samurajowie raczej stosują bardziej ostrą terminologię. Zazwyczaj mieczami, ale wiesz, widzieliśmy w przerwie Jankosa trzymającego ten miecz, więc może to, wiesz... Była katana w rękach, tak, dzierżona, to prawda. Pewne nawiązanie tutaj. No Jankos, jak widać, nie będzie czekać. I zobacz, mimo że jest tego Hekarimem teraz na siódmym poziomie, zobacz, jak dużo obrażeń nie są w stanie wpakować przeciwnych zawodników i to jest tak łatwe. Trzech za jednego, jakby to było nic, a Broken Blade widzimy, że no, nie będzie próżować. No po prostu popatrzmy może. Super, się gra na Tryndamera, naprawdę, uwielbiam tę postać. Oglądać gra na nią, sama przyjemność. O, ale zobacz, będzie martwy w tym przypadku Broken Blade i okej, zabójstwo trafia do Hirita, ale... No! Ale Broken Blade mówi tak, zabiłem junglera, dopuszczowałem wave'a, wziąłem plate'a, idę po Gale Force'a, już nikt za chwilę nic mi nie będzie w stanie zrobić na side'zie. I to jest prawda. To jest najgorsze, to jest prawda. No, najgorsze oczywiście dla zawodników Misfits. Zobacz, rozmawialiśmy również o tej redukcji leczenia. Przede wszystkim o tym, jak bardzo mocno będzie się leczyć zarówno Szlaton, jak i Hirit, jak i WTO. Również Neon z tej czerwonej broni. W tym momencie Oblivion Orb zakupiony ze strony Capsa i muszę tutaj pochwalić Capsa, bo Caps nie jest tym jednym z grzeszników, którzy od razu pójdą tutaj po Morello, Nonikon. On zdecydowanie zostawi tutaj tego Oblivion Orba, ale może o tym za chwilę, bo mamy akcję na bocie. Jankos złapany poza pozycją, ale nie będzie jeszcze martwy. Nie, jeszcze użyte WO Drenaty na nim, więc nawet gdyby tutaj upadł, to dostałby na chwilę przynajmniej drugie rzucie. Jednak G2 trochę tutaj ryzykuje, to nie aż taka bezpieczna pozycja dla nich. Jeżeli popełnią błąd pozycyjny, to mogą się potknąć. Jankos, niski pasek zdrowia. Nie wiem do końca, co miał na myśli, ale proszę bardzo, Flakhead doskonale wie, co zrobić. I teraz Szlatan, mimo przejęcia wrogiej duszy, no to jednak nie będzie w stanie wpłynąć na los tego teamfightu. Rozkręca się Flakhead sekundy na sekundę, 9-5 na tablicy wyników i Misfits wie, że to spotkanie, podobne jak dwa poprzednie, trochę im ucieka. No, widzisz, nie wiedzieliśmy do końca, co autor miał na myśli, a Jankos mówi, ja tylko baitowałem pod mój team, moja Cassio w tym momencie już ma 5-2, Jinx 1-0-1 i ja się niczego nie boję, tak samo jak Broken Blade wygląda na to, jakby się niczego nie bał na topie, ale Hirit! 2-0! 2-0 Hirit i szczerze mówiąc, jeżeli ktokolwiek ma teraz wyciągnąć, no, Misfits z tej opłakanej sytuacji, wydaje mi się, że wszystko spoczywa w tym momencie właśnie na tym młodziutkim zawodniku. I miał nikt nie powstrzymać Tryndamera na side lane'ie,
ale ta różnica Mityka tutaj zrobiła swoje. To, że Trinity Force na wyposażeniu Hirita, a jeszcze brak Gale Force'a u reprezentanta G2, to jednak był spory problem, była spora różnica. Nie wystarczyło tych obrażeń, nie wystarczyło szansy na trafienie krytyczne, żeby Trinity tutaj postraszył. No, my tutaj gadu-gadu, a zobacz, co się dzieje na mapie. W tym momencie sytuacja, no, zgoła odmienna do tego, co było przed chwilą. Wieża wzięta na górnej alejce, jak i również G2 wraca do tego, co działa dla nich najlepiej, czyli po prostu branie smoków najszybciej jak mogą. I ponownie jesteśmy w tej samej sytuacji, że jeżeli G2 podtrzyma to, to ta dusza heksechowa być może w tym optymistycznym scenariuszu będzie dla nich dostępna już w 22 minucie. Podobnie jak ostatnio, ale teraz Jankos chciałby wyjść z tej sytuacji, jednak nie będzie mu to dane i to jest dobre wyłapanie od Misfits i takich właśnie zagrywek potrzebują. Nie takiego standardowego grania gdzieś wokół smoków, w tych teamfightach, bo tam jednak, no widzisz, ja patrzę na Jankosa, patrzę na Kapsa, na te postacie, na rozkręconego flakera potencjalnie i nie widzę aż tak wielu szans dla Misfits, ale może właśnie takie łapanki gdzieś poza pozycją, gdzieś w lesie, na jakiejś zasadce, off tempo, to jest coś, co przywróci Misfits do gry, bo zobacz, to nie jest tak, że to tylko eliminacja na Jankosie, która daje im czyste złoto, ale to też przekucie tego w Heralda. I mimo wszystko pewne argumenty Misfits jeszcze może tutaj zachowywać, mimo tego, że deficyt w złocie stopniowo się powiększa. No, muszą szukać. I zobacz, rozmawialiśmy o tym, że Broken Blade będzie mieć Gale Force'a, to ostatecznie nie będzie Gale Force, to będzie Kraken Slayer. I również muszę tutaj przyznać się do błędu. Powiedziałem, że Caps nie jest jedną z tych osób, która skończy od razu Morel no Comic-Con. On skończony już jako drugi przedmiot, dobra, ale słuchaj, ja ale... widzę tak. Widzę Fiore, widzę Viego, widzę Syrasa. I widzę Afeliosa. I dla mnie to jest jedna z tych gier, w których jak najbardziej jest to usprawiedliwione i w których uważam, że akurat tutaj ta wartość może być jak najbardziej spora i to raczej nie będzie doprowadzało do tej sytuacji, w której często znajdują się magowie, że kupują Morello, są zestakowani na tych dwóch itemach i nie są w stanie wyjść z tego, co jest często no bardzo przykre generalnie, patrząc na to z perspektywy trzeciej osoby. No teraz raczej na pewno nie będzie Caps w takiej sytuacji, ale zobaczmy. No, jak może na razie być w opałach. Nie miał być w opałach, ale zobacz, że to Jankos teraz goni. No zostaw tego biednego Mercę, co on ci zrobił? Ajajaj, no aż mi przykro, kiedy na to patrzę. No, szczerze mówiąc, Mercer, i to nawet nie chodzi o tą mapę, przez całą serię bardzo znękany wręcz przez Polaka. Nie tylko przez Polaka, generalnie G2 troszeczkę się na niego uwzięło. Ale... Mówić, że Szlatan wyzywa. Wydaje mi się, że Szlatan tutaj, wiesz, troszeczkę z dystansem podchodzi do tego, co się stało. Jeżeli twój support w pierwsze 15 minut umiera 5 razy praktycznie, no to coś jest nie tak. Coś jest delikatnie nie tak, to z całą pewnością prawda. Ale też Misfits nie odpowiedziało specjalnie na innych frontach. Tak, mamy rozpędzoną delikatnie Fiorę, ale to nie jest tak, że Tryndamer jest absolutnie poza grą. Ten Sylas też, nie czujemy od niego takiej presji, jak chociażby wczoraj czuliśmy od Larsena. I zobaczmy, kto to starcie wygra. Hirit, on tyle razy był do przodu, ale nie miał szans tym razem. Broken Blade wkręca się i wykręca z powrotem pod wieżę. Tańczy jeszcze z przeciwnikami, odpala emotkę, niczym totalny Giga Chad zgarnia potężne solo bolo pod swoją wieżą drugiego posiałku. No i szczerze mówiąc, no... Wydaje mi się, że musimy go nazwać tutaj Gigachadem, bo jak inaczej nazwać kogoś, kto jest w stanie kupić... Tryndamerem. No, też, ale jak inaczej nazwać kogoś, kto jest w stanie kupić atencji trzech osób, zabić jednego w sytuacji jeden na jednego i jeszcze uciec w pozostałej dwójki, no nie wiem. Szczerze, naprawdę to wygląda dobrze. I teraz dzięki temu G2 może swobodnie zejść sobie w tę dolną część mapy, przejąć kontrolę nad Wizją, przejąć kontrolę nad rzeką, przejąć kontrolę nad wrogimi kampami i powoli przygotowywać się na trzeciego smoka, ten za półtorej minuty. No i szczerze mówiąc, G2 naprawdę wygląda teraz świeżo, ale przede wszystkim byli w stanie otworzyć absolutnie całą mapę. Wieże pierwszego poziomu nie ma już absolutnie żadnej, wieże drugiego poziomu również sprawnie pozbywane są z mapy. I zobacz, umknęło nam to troszeczkę, ale Misfits dosłownie nie ma dostępnej żadnej wieży drugiego poziomu na mapie. Jest 18 minuta. Misfits jest absolutnie miażdżone w obrębie swojej bazy. A tutaj nawet jeszcze Baron Nashor się nie pojawił. Bounty co prawda zgarnięte w tym momencie przez WTO, ale G2 naciska coraz dalej i to tier trójka, która para na topie. Otwarty inhibitor i nie powinni go w tym momencie brać, bo jeszcze Baron niedostępny. Jednak teleportacja jest na plecy zagrywana, więc możliwe, że Misfits czegoś tu poszuka, to możliwe, że walka ostatniej szansy, solarna flara nie trafiła. WTO, może jakieś cudowne wejście, ależ to hostage takeover, ostudzi zapędy Misfits i G2 będzie w stanie stąd umknąć. No i widzisz jeden ultimate, który po prostu zmienia oblicze tego wszystkiego o 180 stopni, ale wspomniałeś o tym inhibitorze i muszę przyznać, że to jest bardzo, ale to bardzo dobra decyzja, jeżeli chodzi o G2. Ewentualne wzięcie tego inhibitora mogło być spowodować, ale może o tym za chwilę, bo Jankos ponownie decyduje się
się na wejście w przeciwny Team Comp i Mercy ponownie wyłapany. I z dedykacją dla Mercy po raz kolejny melduje się w walce drużynowej G2 Esports. Aż przykro się to ogląda. No popatrz tylko na te obrażenia, które wysyła Flaket w biednego szlatana. Ten na oparach punktów zdrowia. Ile tam zostało procent? 5? 10? Był w stanie przeżyć, ale co to za życie? No właśnie, co to za życie, bo szczerze mówiąc, G2 kompletnie przejeżdża się po rywalach i z tych wszystkich map mam wrażenie, że właśnie teraz jesteśmy na tej, w których pokazują swoją prawdziwą dominację. Okej, możemy powiedzieć, że mieli lepsze drafty na przestrzeni tych trzech map, ale to też nie jest tak, że to jest coś, co jest darmowe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tą pierwszą mapę, bo na pierwszej uważam, że Mistyce takiego złego draftu nie miał. Ale draft to też element gry. Jeżeli jesteś w nim lepszy, jeżeli masz dobrze przygotowanego trenera, jeżeli masz ekipę, która ma szerokie champion pule, które potrafią być wykorzystywane do granic możliwości, no to to też świadczy nam o jakości samej drużyny. I zrozumienie mety przede wszystkim. Tak, tak. No to, wiesz, wybierali tą Jinx, ale zdecydowanie pokazało G2, jak grać tą Jinx. Wybrali tą Jinx, ona nie poszła. I teraz mamy, widzisz, to jest sytuacja, która jest dosłownie ta sama, tylko że w drugą stronę. Jest matchup Aphelios Jinx, ale tym razem to Flaket jest tym użytkownikiem Jinx i widzimy, co się dzieje. 20 minuta, ten Baron Nashor z Tryndamerem, z Jinx i z Cassio Peją jest po prostu błyskawiczny, więc Misfits musi uważać, chwila nie uwagi, chwila niepewności. I G2 z fioletowym wzmocnieniem może uciec, czyszczona wizja, ale wiedzą, co się święci gracze Misfits. Ale zobacz, Sylas decyduje się na zakup Medjai tutaj na dwóch stachach i szczerze mówiąc, to mi się podoba, z tego względu, że jeżeli masz jakkolwiek wróci do tej mapy... Potrzebujesz absurdu, żeby wrócić do tej gry. Potrzebujesz absurdu i musisz liczyć na cud. Jeżeli ktoś tu ma być tym remedium, to musi być to WTO. Bohater tej drużyny na przestrzeni całego sezonu. Jeszcze ani razu w tej serii nie dał nam poczucia, że to on tutaj wypada lepiej od Capsa, ale może teraz to będzie jego moment. Może tutaj poszuka z jakimś niezłym ultimatem, ale to G2, który inicjuje walkę. Mercy raz jeszcze będzie pierwszą ofiarą. Shladan zupełnie rozdzielony od reszty zespołu. Pojawia się Kirit, ale zdecydowanie za późno. I Janko zamieniony w złoto. Kupi jeszcze sobie kolejne życie. Double kill dla Broken Blade'a. Kasper patrzy na ten mecz i widzę, że nie ma co zbierać po Misfits. To będzie czyste 3-0 od G2 Esports. No, chciałbym powiedzieć nie mów hop, póki nie przeskoczysz, ale... Wszystko na to wskazuje, Kasper, bardzo mi przykro. Ale, no nie mam argumentów, żeby w tym przypadku wchodzić tutaj z tobą w jakąkolwiek dyskusję, po prostu masz rację. Dla mnie to również wygląda na sytuację, w której będzie 3-0, Nashor zrobiony, 22 minuta, smog za 3. I szczerze mówiąc, to wygląda jak po prostu bardzo prosty plan na przyszłość. Z tym Nashorem spróbujmy wziąć wszystko, cokolwiek jeszcze zostało z mapy Misfits, a tego nie było aż tak dużo. I zobacz na to, że przewaga wizji po stronie G2 tutaj zrobiła niesamowitą robotę. To, że kontrolują te krzaki, Misfits może tylko przewidywać, gdzie kto się znajduje. I ta nagła inicjacja, solarna fara, która zupełnie nie trafia. Mercy gdzieś słapiony w klesze przez wszystkich zawodników. Naon, który nawet nie uczestniczy w tej walce. On nie zagra nawet jednego autoataku w całym fajcie. No i szczerze mówiąc, to tylko pokazuje... No Jankos! Ale... No, ej, widać, łapa siłownia, siedzi, siłownia łapa była siedzi. Robiona tutaj, tak? No, Dylan Falco po prostu pokazuje coś tym palcami i mówi, wiecie co panowie, ja już tutaj zrobiłem swoją robotę, możemy tutaj kończyć tą zabawę. No i, no co, no 10 tysięcy sztuk złota, 22 minuty i nie ma aż tak dużo do wzięcia, no jedynie baza tak naprawdę Misfits. No właśnie, bo często mówimy o tym, że ten pierwszy Baron Nashor, no po to, żeby otworzyć inhiba, przygotować sobie grunt pod drugiego Baron Buffa i z nim kończyć rozgrywkę tutaj. Baza jest już otwarta i to o niej mogą wsypywać zawodnicy G2 i to właśnie robią z Broken Blade'em, który jest sam na czterech przeciwników. Jeszcze forsuje szlatana do użycia ultimate'a, a w tym czasie reszta ekipy robi robotę. No on będzie złapany i no on będzie martwy, tak samo jak i cały Misfits. Kasper, ta gra to manifest mocy G2, które wejdzie do finału dolnej drabinki, w którym czeka Fnatic i myślę, że po tym, co dziś zobaczyli, mogą martwić się o swój los. Manifest mocy, manifest siły, manifest wszystkiego, co mogą w tym momencie pokazać ci zawodnicy, bo szczerze mówiąc, bardzo, ale to bardzo dobrze prezentuje się G2 Esports. To będzie 3-0, to będzie absolutna anihilacja, dominacja, z Misfits nic nie zostało. 28 w zabójstwach, ale w jaki sposób? I czy stary król będzie miał w tym sezonie okazję, by powrócić na upragniony tron? Cóż za seria, cóż za mecz od tych zawodników. Będziemy się nad nimi rozpływać, bo na to w pełni zasłużyli. Fantastyczna seria od Jankosa, od Capsa, od Targamasa, od Broken Blade, od dosłownie każdego tu. Nie było jednego bohatera, cała ta drużyna zagrała niczym jeden organizm. Widać, że przygotowani byli fantastycznie. WTO,
No, smutno się na to patrzy, ale niestety ponownie musi się obejść smakiem i tym bardziej wiedząc, jak potoczyły się ostatnie playoffy, jak tam Inspired dosłownie opuszkami palców już mogli zawodnicy Misfits dotykać wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Tak samo tutaj opuszkami palców, no nie powiedziałbym, że mogli dotykać wyjazdu na MSI czy gdziekolwiek indziej. Kiepski występ dla tej organizacji w playoffach. No nie ukrywajmy się, nie ma tutaj, nie ma tej innych po prostu słów. G2 z dominacją i powiem szczerze, wow, po prostu wow. Wczoraj reverse sweep, dzisiaj czysty sweep od G2 zafundowany. No i Woolite gdzieś tam na samym końcu widziałem, że jako rezerwowy może liczył na to, że gdzieś tam uda się jedną mapkę dostać, gdyby Neon jakiejś kontuzji doznał. Patrzę na no tego niestety, Neona. Nie będzie mu to dane, jak i całemu Misfits, bo tym samym odpadają oni z tego sezonu LEC. A G2 maszeruje kolejny szczebel wyżej. Ograne Vitality 3-0. 3-0 pokonany też w tym momencie Misfits. Kto będzie dla nich przeciwnikiem? Może 3-0 Fnatic jeszcze? Nie, no żartuję. Fnatic G2 to już nie będzie ten sam mecz, który mieliście okazję oglądać niecały tydzień temu. To będzie absolutnie inna rozgrywka. W tym przypadku G2 będzie musiało pokazać, że... No, pokazali poniekąd, że odrobili pracę domową. Wchodzą, niszczą Vitality. No, niszczą, nie bójmy się użyć tego słowa. Niszczą Vitality, niszczą w tym przypadku również Misfits. I teraz, za 6 dni, w sobotę, 9 kwietnia, Fnatic kontra G2, a zaraz potem w zwycięzca tego meczu, 10 kwietnia, czeka. Fnatic, G2 i Rogue, spośród tych ekip wybierzemy naszego mistrza Europy w sezonie wiosennym LEC. I choć dzisiejsza transmisja nieco krótsza niż to, co wczoraj mieliśmy zgotowane przez reprezentantów Rogue i Fnatic, to myślę, że i tak bardzo satysfakcjonująca dla wielu, bo chcieliśmy mieć silnego G2. Trochę było tych wahań, czy ta ekipa, ta pionka chłopaków dowiezie rezultat i dowiezie ten charakter drużynowy, którego brakowało nam z tym super teamem w 2021 roku i robią to z meczu na mecz. Coraz lepiej to wygląda, coraz lepiej się na to patrzy. Nie powiem, że mam ten, wiesz, G2 2019 vibes, to nadal nie jest jeszcze aż taki wymiar siły, ale mam wrażenie, że potencjał w tym składzie jest naprawdę przeogromny, a to dopiero pierwszy split, który rozgrywają razem. No właśnie, mówiliśmy tak dużo o tym, że Vitality też gra, wiesz, pierwszy split, który rozgrywają razem, mają czas, żeby się dograć, ale G2 ma tak samo. Jedynymi dwoma osobami, które rzeczywiście były razem w tym składzie, to jest Caps i Jankos. Pozostała trójka to są absolutnie, można powiedzieć, odmieńcy, którzy nagle po prostu przychodzą sobie. Broken Blade przychodzi z Schalke, Targamas i Flaket z Lig Regionalnych i tworzą fantastyczną piątkę. No dobrze się na to patrzyło, ale też chciałbym, żebyśmy pożegnali trochę Misfits, oddając im szacunek za to, co osiągnęli w tym sezonie, bo myślę, że mimo wszystko w regularze wyprzedzili oczekiwania i to znacznie. Playoffowo chyba wypadli tak, jak większość oczekiwań społeczności głosiła, ale też nie powiedziałbym, że to jakaś niesamowita kompromitacja tej ekipy. To wciąż bardzo młody skład, to kilku rookies, którzy myślę zanotowali niezłe wejście i tak jak możemy być dziś rozczarowani Mersą, tak na pewno zebrane doświadczenie zaprogresuje, zaprocentuje na przyszłość. Mamy Szlatana, który fajnie wdrożył się w LEC. Jest kilka fajnych fundamentów, na których można budować. Hej, WTO nagle urósł nam do miana jednego z najlepszych midlanerów w całej Europie, więc chcę od niego więcej na lato, chcę go więcej w wysokiej, dobrej formie. No i tak, Piotrek, to jest nadal bardzo, ale to bardzo młody skład z bardzo dużym sufitem. To, co dzisiaj byli w stanie zgarnąć do siebie, to jest bardzo wartościowe doświadczenie, ale trzeba też powiedzieć, jakże bolesne na ten moment. I czy jest tutaj cokolwiek więcej, co można powiedzieć? Wydaje mi się, że po prostu podsumowaliśmy tą serię 3-0. No. Trochę ta seria podsumowała się sama i G2 no, nie pozostawiło nam niesamowitego pola do analizy, bo po prostu przejechali się po swoich dzisiejszych przeciwnikach. To od nas wszystko na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę każdemu widzowi, każdej widzce, którzy śledzili dzisiejszą serię. Składamy serdeczne podziękowania i liczymy na to, że zostaniecie z nami też w przyszłym tygodniu na te ostatnie serie LEC 2022 Spring. Dzisiaj dla was komentowali Piotr Czarny, Piotr Barański, Kasper Kasperski-Gutkowski. Dziękujemy i do zobaczenia.
We'll be right back.